Witam Państwa. Tu mówi premier Beata Szydło. Zgodnie z uchwałą Polskiego Sejmu z dnia 15 września 2016 roku Dziennik Ustaw, pozycja numer 720/8 o nienagrywaniu przedstawień kabaretowych. Proszę Państwa o nienagrywanie przedstawienia kabaretowego. Inaczej kara będzie straszliwa. Zajmie się Wami minister Ziobro. Dobrze powiedziałam, panie prezesie? Bardzo dobrze, pani Beato. Dobra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy państwa. Mówiłem, że ktoś przyjdzie? Witamy Państwa bardzo gorąco, kabaret Moralnego Niepokoju i Magda Sturzyńska w roli kobiety. Bardzo się cieszymy oczywiście, że możemy wystąpić tutaj u Państwa w Lublinie. To naprawdę wspaniała okoliczność. Cieszymy się tym bardziej, że no, mamy nowy program pod tytułem Maj zaczyna się we wtorek i to jest program już no, w nowym duchu, przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi z Ministerstwa Kultury, zgodny z polityką państwa kulturalną nową. Dostaliśmy jakiś czas temu list z Ministerstwa Kultury, proszę bardzo, Ministerstwo Kultury, Krakowskie Przedmieście, Kabaret Moralnego Niepokoju i tutaj właśnie dostaliśmy wytyczne, no z czego się śmiać, z czego żartować. Oczywiście, znaczy takie parę sugestii, nie, że cenzura. Nie, nie, nie. W żadnym wypadku. Po prostu parę sugestii i na końcu jedna groźba. Także proporcje są na korzyść sugestii. I z grubsza Państwa zapoznam z treścią tego listu, żeby było wiadomo, dlaczego tak, a nie inaczej. Wtedy wiele rzeczy się wyjaśni. Więc na przykład, po pierwsze poproszono nas, żebyśmy nie żartowali z religii. A jak już, to nie z naszej. No, na wszelki wypadek z tamtej też nie będziemy żartować, bo wiadomo, ci nasi to tylko pokrzyczą, a tamte wariaty to jeszcze łeb utną. Także zostawmy to w spokoju. Dalej. Sugerowane tematy żartów to kot. Jaki kot? Nie, nie. Kody. Jezus Maria. Jedna litera, ale zupełnie co innego, prawda? O matko. A więc sugerowane tematy żartów to kody. Geje, to i tak mieliśmy, to wszyscy mają. Opozycja, wegetarianie, rowerzyści, sędziowie, złodzieje, Unia Europejska i sklepy wielkopowierzchniowe. Z tego trzeba, a nawet należy żartować i tak zrobimy. Są też tematy zwykłe, ponadczasowe, aktualne w każdym systemie politycznym, bezpieczne zawsze. To jest na przykład, teściowa, policjant, lekarz, baba. Sugerowana baba to Ewa Kopacz. Prawda? Cwaniaki. I dalej. Jasio, Kapral, Rusek, Niemiec. Sugerowany Niemiec to Donald Tusk. To lajdaki. Zawsze coś na tego Tuska wymyślą. Jest sugerowany żart przykładowy. To nauczyłem się na pamięć, żeby tak walnąć z czapki. Zaraz, to było tak, że Moskwa, Plac Czerwony, zasypany śniegiem i przez ten plac idzie facet, taka bidula, idzie tylko w jednym bucie. Co ciekawe, w jednym bucie, a druga noga bosa. To już jest zabawne, a to jeszcze nie koniec, bo to dopiero półmetek. I z daleka już tego gościa widzi tam milicjant i już się dziwi, co on taki dziwny. Podchodzi do niego ten facet w jednym bucie i milicjant mówi, stop! Mówi, co, zgubiliście? Nie, znalazłem. Taki tego, to minister kultury i wiadomo, o co chodzi, tak? Bo na początku był na bosaka, tylko znalazł tego buta, żeby... To jasne, chyba nie, to... Ale na wszelki wypadek, bo to wiadomo. I dopisek zasugerować, że ten z bosą nogą to znowu Donald Tusk. Się zawzięli na chłopaka.
który idzie przez Moskwę, no wiadomo, z kim się spotkać, do kogo, z kim się wycałować, uściskać i po jakie instrukcje. Posłowie Tusk, skrzywić się, no to oczywiste. Teraz punkt drugi, jakie tematy mieć szerokim łukiem, z czego się nie śmiejemy. No to wszyscy wiemy, to jest generalnie wszystko, co ma związek z imieniem Antoni. Oraz ogólnie radio, szydło i kropidło. I jest jeszcze dopisek i nie śmiejemy się z listonoszy. Moment, bo tego nie rozumiem, o co tutaj chodzi. A nie, wszystko jasne. To ostatnie się nie liczy, bo to dopisał listonosz jak news list. Cwana gapa. Cwana gapa się podczepiła pod dobrą zmianę. Właśnie jeszcze jedna rzecz. Towarzyszy nam, jak Państwo widzą, zespół po moich obu stronach. Jest zespół. Nosi taką dziwaczną nazwę, bardzo sprytną zresztą, gwiazda z zagranicy, bo to wspaniale wygląda na plakacie. Może teraz oklaski dla nich, bo potem nie będzie okazji. Jest. To zamiast Opola, prawda? Brawo. Świetnie. A, tak się, jeszcze tak się robi, prawda? I teraz ten podział zespołu jest nieprzypadkowy, ponieważ tutaj z tej strony zespół się podzielił też ideologicznie. Tutaj siedzą zwolennicy dobrej zmiany, ci wszyscy, a ci są za tym, żeby było tak, jak było, prawda? Więc z tych się śmiejemy, z tych nie. Z tych nie żartujemy, a ci to po prostu zwykłe trąby. Zwykłe trąby, które się zostały oderwane od koryta, do którego z kolei ci zmierzają. Wygląda na to, że wspomniane koryto to ja. Dobra, no dobrze, no to wspaniale. Wobec tego zaczynamy. Chcę powiedzieć już tylko tak prywatnie od siebie, że jestem przekonany, że czeka dzisiaj Państwa naprawdę wspaniały, cudowny, czarodziejski, magiczny wieczór. Ale wcześniej nasz występ! Zapraszamy! No się zaraz zaczyna, wszyscy wchodzą, a jej nie ma, no. Zapewnie się poczuła. Władza niektórym ludziom odbiera rozum. Chociaż większość z tych ludzi uważa, że to niezbyt wygórowana cena. O! Dzień dobry, panie urzędniku. Nie da się. Przepraszam, co się nie da? Nie wiem jeszcze co, a już wiem, że się nie da. Ale pan nawet nie wie, o co mi chodzi. A pośmiejmy się, o co chodzi. No bo chciałem wyciąć 3 drzewa z działki. O, to tego się właśnie nie da. Dlaczego? Dlatego, że to w ogóle nie jest ten pokój. 308. No, pan idzie do 203. To byłem w 203 i mnie skierowali do 308. Wawrzyniak, ty chamie zbolały. Dobra. Następnym razem pan od razu przyjdzie do mnie, ja pana pokieruję. O. Dobrze, no ale póki co kolejność tak się niefortunnie ustaliła na pana... Czego pan chce ode mnie? Pan nie widzi, że ja jestem w urzędzie, w pracy? Nie wiem, to ja może przyjdę wieczorem do pana do domu. Nie, to już... Lepiej tutaj, o co chodzi? No, tak, też tak myślę. O co chodzi? I to chciałem wyciąć z działki 3 drzewa. Gdzie? Tuż nad ziemią. Gdzie te drzewa są? A, głupi jestem. Korzeń jest w ziemi, a reszta wystaje na zewnątrz, ta część liściowa. Tego typu drzewa, tak? A co tam jest w okolicy? Jezioro. O, to umarł w butach. To jezioro, to wcześniej się nie dało normalnie, a teraz się nie da absolutnie. Dlaczego? Dlatego, to jest koniec sprawy, nie będę panu więcej czasu zajmował. Dziękuję. Czyli załatwione. Super. Kurczę, tak mnie koledzy straszyli, że w tym urzędzie załatwia się sprawy nie wiadomo jak długo, a pan mnie obcyndolił w pół minuty. Mamy taki konkurs.
Sprawny urząd, uśmiechnięta pieczątka. Faworyt. To faworyt. No, no, no. Faworyt. Tak przepraszam, a tak z ciekawości, prywatnie, dlaczego pan te drzewa chciał wyciąć? Mam w domu ciemno. Pan światło zapali. To pomyślałem o tym, ale prądu nie ma. Dlaczego? Chciałem dociągnąć, ale pana kolega z pokoju obok powiedział, że się nie da, no i dotrzymał obietnicy. Widzi pan, jaka my jesteśmy zgrana paczka? Tak, drużyna pierścienia. A jakie to drzewa są? To trzy graby. Graby. Czyli trzy graby nad jeziorem, to mamy jasność. O. To się nie da i to jest ostateczna decyzja. Wspaniale. To już nie ma wątpliwości. Świetnie. Dziękuję bardzo. Ale fajnie. Nie ma za co od tego. Przepraszam, a też tak z ciekawości, prywatnie, bo już wiadomo, że jest pozamiatane, już są pieczątki przybite. Dlaczego się nie dało tych trzech grabów wyciąć? Bo można wycinać, proszę pana, drzewa do marca, a jest maj. A. Dlaczego? Taka jest kolej rzeczy. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Nie, to z kolejnością to nawet nie będę próbował tego zmieniać. To jeszcze inny urząd, ale... Dlaczego tylko do marca można te graby? A bo jest okres lęgowy, ptaki gniazda zakładają i po marcu nie wolno wycinać grabów. A jakie drzewa można po marcu wycinać? Żadnych. Żadnych. Dwóch gatunków nie wolno, grabów i żadnych. Kurde, ale mi się z tymi grabami zdublowało niefortunnie, bo są i w grabach, i w żadnych. Od października będzie można wycinać. Już można od października wycinać, tak? Graby i żadne. O, graby i żadne? Czyli wszystkie? Trzy gatunki, graby, żadne i wszystkie. Ale rozmach? Dobra, to przyjdę w październiku. Mam przyjdzie, tylko od razu mówię, że można, nie znaczy, że się da. A znając życie się nie da. Oczywiście. No dobra, ale przyjdę. Pan przyjdzie. To lecę. Jak się nie da, to się nie da. Święte słowa. Tak, czułem, że się nie da, jak tylko pana zobaczyłem, to od razu było widać, że pan tu nic nie może. Stop! Wracaj pan. Sprawa nie jest zakończona. Jedno drzewo pan może wyciąć. Nie. Które? Graba. Super, bo właśnie on mi zaciemnia. No, to jedno pan może wyciąć. Czyli jedno można, tak? Tak jest. Super. Fajnie, dzięki. Dziękuję bardzo. Dobre jedno. Na trzy to panie jest za krótki. Stop! Za krótki, wracaj pan tutaj. Dwa pozostałe też pan może wyciąć. Jak? Normalnie. Wszystkie trzy? Tak jest. Przecież pan mówi, że się nie da. A teraz mówię, że się da. Widzi pan, jak się wydłużyłem? Chwileczkę, chwileczkę, ale wydaje mi się, że obserwuję niestety urojoną erekcję. Dlaczego? Dlatego, że przecież pan mówił, że jest okres ochronny. Kto tak mówił? No pan. I ptaki gniazda zakładają na dziuplach. Daj pan spokój. No tak, i się nie można... Dobra, chodź pan tu na chwilę. Pan zobaczy tylko, czy na tych drzewach gniazd nie ma. Jak nie ma gniazd, pan wycina. Ale są. A to czy dużych gniazd nie ma, no? Powyżej metra, jak nie ma, pan wycina. No ale są właśnie, powyżej metra. Powyżej metra są? Dwójpółmetrowe. To pan zobaczy, czy pisklaków nie ma w środku, bo jak nie ma, to są zwykłe patyki tylko, jak nie ma pisklaków w środku. Dobra, tak? Dobra, nie ma co. Są? Panie, rano jest taki jazgot od tych pisklaków, że radia by się nie dało słuchać, jakby był prąd i można było radio włączyć, także trudno. Nie udało się. Ale pan się skurczył jak fiutek krasnoludka. Wracaj pan. Chodź pan tutaj z powrotem. Gdzie pan jest? To... Tu jestem. Gdzie na pana nie... Tu jestem! No i? Urzędowo panu oświadczam. Nie interesuje mnie to. Ścinamy z ptakami, z dziuplami, z gniazdami. Dawaj pan to. Nie obchodzi mnie to. Ścinamy i koniec. Ale pan mówi, że się nie da. A teraz mówię, że się da. I to jest ostateczna decyzja. A ta jest ostateczniejsza. Widzi pan, jaki jestem urzędowy King Kong? Mój czubek niknie w chmurach, proszę pana. Po strach samolotów. To co, ścinamy? Ścinamy. Kiedy? Jutro? Dzisiaj. Dzisiaj? Za chwilę. Pan wróci, będą ścięte.
I to jest najostateczniejsza decyzja. Przepraszam. Przepraszam, że panu zawracam głowę jeszcze raz, ale tak sobie pomyślałem o tych pisklakach. Pomyślałem sobie o tych pisklakach, przecież to takie małe, nieopierzone zwierzaczki, ptaszki. W tych drzewach, jak to pościnamy, to wszystko lisy porozciągają, koty. Nie, zmiana decyzji. Przepraszam, panu zawracałem głowę. Niech sobie rosną te graby. Niech sobie rosną, będę miał ciemno. Nie da się. Co się nie da? Dostaje pan urzędowy nakaz usunięcia 3 grabów z działki. Panie, ale ja nie chcę. Do tego nakaz... usunięcia wszystkich drzew z okolicy. Jak wszystkich drzew? Do tego nakaz... To jest rezerwat. Zasypanie jeziora i wyburzenia domu. To jest gopło, panie, kolebka państwa, gopło. I to jest najostateczniejsza decyzja już tak naprawdę. Nie może pan tego zrobić. Wszystko mogę tu zrobić, a pan mnie tu może cmoknąć. Wie pan gdzie? Tylko nie wiem, czy pan sięgnie. No widzisz, nie ma jej. To poważnie traktowałem. Myślałem, że ślub będzie, dzieci. Będziemy z dziećmi lekcje odrabiać, do szkoły je wozić. Dzieci. Dzieci uważają, że szkoła to koszmar. Rodzice też uważają, że szkoła to koszmar. Zwłaszcza zebrania. Jezus! Tym idziemy na dzień dobry. Witam serdecznie na zebraniu rodziców klasy 3. A ja się nazywam Stanisław Bąk i jestem wychowawcą państwa Pociech. Jak nazwisko? Bąk Stanisław. Jezu, ale ohyda, obrzydlictwo. Bąk, ja bym sobie zmienił, fu. Dobrze, dobrze, proszę siadać, sprawdzimy listę obecności. Proszę bardzo, Bigos. Jestem. Ty... A wy nie jesteście jakaś rodzina? Dobrze, Gruszka? Jestem. Węglarz? Węglarz? Co? Dlaczego pan nie mówi jestem? Widać, że jestem. Ja to jestem wójtem 8 lat, ja się będę im przedstawiał. Będę mówił jestem, pomyślą, że rzeczywiście jest, ale jakiś głupi. Ale taka jest zasada. Jestem. Co jestem? No, pan wyczytał nazwisko, tak? No. Zasada. No to mówię, że jestem. No na tym polega lista obecności. O, i pan zasada się nie wstydzi, że jest głupi. No, no. Proszę państwa, tematem naszego dzisiejszego zebrania jest dwudniowa wycieczka naszych dzieci do Krakowa. O. A dlaczego akurat do Krakowa, co? A nie do Lublina. O. A dlaczego do Lublina? A dlaczego do Krakowa? A dlaczego dwudniowa? O. A nie jednodniowa. Albo trzydniowa. A po co w ogóle jakieś głupie wycieczki? Niech siedzą gnoje w domu i się uczą. Tak jest, bo miejsce dziecka jest w domu dziecka. No proszę państwa, no Kraków, Kraków oczywiście dlaczego? Dlatego, że tam jest cała masa atrakcji. Panie, no. kebaby są wszędzie. Tak. Kebaby, no kościół mariacki, yeah. Sukiennice, Wawel, I, rynek. I tam jest jeszcze kopalnia soli. Ta. O. Tak. W tej, no. W tych. W Wadowicach. Nie tam w Wadowicach. W solniczce. Sól. W solniczce. A co, gdzie, w pieprzniczce? W solniczce, jak? Sól się wydobywa z solniczki. Solniczce, tak jest, to... tak jest. Stop. Solniczki. Sól się wydobywa z wieliczki. Chodziło o sól. Inna sprawa, wieliczka. Tam się papież urodził. Tak. A który? Który? Jan Paweł. Co? Ale nazwisko ja. Drugi. Drugi, no. Który? Taka numeracja, drugi, no. Pierwszy był Mieszko. O. A trzeci żyła. Mhm. Tak. Na mamucie. Na mamucie. Na mamucie. W Krakowie to jest ten słynny obraz na cały świat. O. Który? Dama z łechtaczką.
To jest w Krakowie. Tak, tak, tak. Tak, tak. Ten obraz. Tak trzyma, tak, że to ją nie ugryzie. Tak. No, bo to bez kagańca jest. Bez kagańca. Tak. Zbyszko był z kagańca, nie? Tak, a Jurand ze spychacza. Moja ciotka miała łechtaczkę. Yes. Gdzie? Gdzie? Na wsi. Tak. Wszystkie kury wydusiła. Dopiero wujek ją widłami dziabnął, tym bocznym kolcem. Dobrze, dobrze, proszę państwa, jak państwo słyszą, chyba atrakcji dzieciom na tej wycieczce nie zabraknie. Dobrze, uwaga, wycieczka będzie dwudniowa, z noclegiem, koszt 250 zł. Przepraszam, jest pytanie z sali. Chciałem poruszyć wątek, który jest jakoś przemilczany, a wydaje mi się, że to istotne. Ile ta wycieczka będzie kosztować? O właśnie. Tak, a więc koszt tej wycieczki, cena to jest jednocześnie 250 zł. Ile? 250. To bardzo drogo. Dzieci mojego znajomego były na wycieczce dwudniowej do Krakowa z noclegiem za stówę. Za stówę? I za złodzieja. Stop! Sprawdzę to, bo nie jestem pewny. Moment. Do Krakowa. I? Tak. Dwudniowa. Oj, będzie łomot. Bez noclegu. Bez noclegu. Jak bez noclegu? Bez noclegu. To mu! To gdzie oni spali? Wrócili na noc do domu i pojechali z powrotem. Gdzie się śpi? No gdzie sposobem się śpi? No. Wszystko. Można. Właśnie, a propos. A czym one do tego Krakowa pojadą? Co? Pociągiem. A dlaczego nie autokarem? A nie, tak, przepraszam, autokarem. Jest pytanie z sali. Czym one do tego Krakowa pojadą? Autokarem. Tak. Dlaczego nie pociągiem? A dlaczego pociągiem? Pociągiem jest bezpieczny. No. Dlaczego? Jak się autokar wbije w pociąg, to w autokarze wszyscy zginą. A w pociągu tylko tam, co siedzieli, gdzie się autokar wbił. Nie no, przepraszam bardzo. Jeżeli moja Scarlett ma jeszcze tą wycieczkę po to, żeby zginąć i ja jeszcze mam za to zapłacić 250 zł, to ja dziękuję bardzo. To się robi naprawdę drogo. Bardzo drogo. No chyba, że zginie pierwszego dnia, to o, wyjdzie taniej, tak? No, no bo odpada koszt noclegu. No. Odpada, no ale weź tak traf. No tak, no kto mi to zagwarantuje? Ale jak autokar podstawią, trzeba policję wezwać. Niech przyjeżdża, niech sprawdza, czy autokar sprawny i czy kierowca nie jest wstawiony. To pół biedy. Niech patrzą, czy nie pedofil. Co? Co? Może pedofila wstawili. Ten ja! Musi dzieciaki do autokaru, sam wejdzie, drzwi zamknie i hulaj dusza, piekła nie ma. No weź pan. Ja! Szyby zaparowane, jeden pisk ze środka. Ludzie! No. Ja bym go na wszelki wypadek tak delikatnie sprawdził, czy nie pedofil. Tak jest. O. Ja bym go od razu wykastrował. Oczywiście. Albo to. Nie ma co pytać człowieka. Tak jest. Wróci, to mu się odda. Tak jest. A to dlaczego? Dla zasady. Jestem. No to chodzi. Nie. Przepraszam. Ten kierowca autokaru ile ma lat? 60. Co? Ile? 60. To drogo. Ja co? Starą. Starym jadą? Nie wiem, czym jadą. Stary dziad będzie jechał, będzie miał wylew, przypieprzy w drzewo, trzeba młodego wziąć. Młodego człowieka. Tak. Ale młody to się na jakąś młodą dupę zapatrzy i ten przypieprzy w drzewo. Dlatego trzeba wziąć średniego, takiego 1,50 m. Dlaczego? Bo taki średni trochę się zapatrzy, trochę będzie miał wylew, ale jak przywali, to w krzaki. No taki bynajmniej nikomu się nic nie stanie. Tak. Chyba, że ktoś będzie w krzakach urzędował. Jak mu złotówki szkoda na kibel, to go nie szkoda z kolei, panie. Nikt w nic nie przywali. Przecież nasz kierowca przechodzi regularne badania i ma na to wszystko papiery. Panie! Ten w krzakach też miał papier. Całą rolkę miał papieru. Co mu to dało? I tak się wymazał, i tak się wymazał. Niech policja sprawdzi, czy kierowca nie będzie miał wylewu. O. Tak. Ale jak? Czemu przypieprzyć pałą w łeb? O. To wtedy to na pewno będzie miał wylew. A na miejscu nigdzie nie pojedzie. Tak jest. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Taka jest zasada. Jestem! Tak, kurde, no jestem. Cicho! Znowu nie? Musimy sprawdzić, czy się na młodą dupę nie zapatrzę. Jak? No jak to jak? No ja stanę na przynętę. Pani chce staje, ale skąd młoda dupa? Ja do pani nic nie mam, to patrzę, jaka jest sytuacja. No. Ani młoda, ani dupa. Tyle, że stoi i zasłania tą dupą. Może coś tam z tyłu jest ciekawego. Dobrze, drodzy państwo, no nie dojdziemy tu do porozumienia, jak widzę. Przejdźmy od razu może do drugiego punktu programu. Tak jest! Dobry pomysł! Drugi przejść! Od razu do drugiego. Właśnie. Poczęstunek! Panie wójcie, no. Punkt drugi naszego zebrania, czyli wybór trójki klasowej. No proszę bardzo.
kto z państwa chciałby się zgłosić do pracy w naszej trójce klasowej? Godzinę później. No proszę, proszę, kto, bo mamy jeszcze 3 wolne miejsca. Jeszcze godzinę później. Ja! Ja! Pan Węglarz! Doskonale, w takim razie na sam początek proponuję zorganizowanie wycieczki do Krakowa. Powodzenia! Na sam początek do Dublina. Węglarz, coś ty zdurniał? Po co ty się zgłosił do trójki klasowej? Ja się nie zgłaszałem. No żeś się przed chwilą zgłosił. Ale nie do trójki! A do czego? Przyśniła mi się ta baba z obrazu, się pytała, kto mi pogłaszcze zwierzaka. Się do tego zgłosiłem! Ojcze, chciałbym z tobą poważnie porozmawiać. O co chodzi? Ja nie chcę już chodzić na religię. Wiedziałem, znowu to samo. Dlaczego? Mi się tam po prostu nie podoba. A co tu jest do podobania? Religia, to ci jeszcze raz mówię, to jest część naszej tradycji. Nie ma podoba, nie podoba. Tak już po prostu jest. Ale za twoich czasów religia była w kościele, a nie w szkole i według mnie tam powinna zostać. Dosyć tej rozmowy, ubieraj się i idź. Co z ciebie za ksiądz? No trzeci numer idzie, no. Też przesada tak się spóźniać. Przecież moja matka też się zawsze spóźniała, zwłaszcza na obiad do teściowej. Nasi rodzice. Osobna historia. Nasi rodzice to sobie suchą bułkę od ust odejmą, byleby nam na pieczoną kaczkę starczyło. Proszę, o, proszę. O matko, jedyna cholera jasna. A idź, 15 piętro, winda popsuta. Tata? Co się tutaj robi? Ja się wymordowałem, godzinę do ciebie jechałem PKS-em, no. Tłok taki, wiesz, a wiesz, co ja mam z tymi nogami? Że tak patrzę, tam koło tego Menela jest trochę luźniej, no to tam poszedłem, ale... O, to też coś za coś. Dobra, ale jestem, no to ubieraj się, idziemy. Gdzie? Gdzie? Na safari. Przecież żeśmy się umawiali pół roku, że... Pojedziemy dzisiaj do urzędu gminy, bo ci te ziemię chciałem przepisać, jak nie dzisiaj, to nie wiem kiedy, no tylko dzisiaj, no. Matko jedyna, to dzisiaj. Tato, przepraszam, na śmierć zapomniałem. Zapomniałem, że to dzisiaj, ja się na dzisiaj umówiłem z koleżanką. Tato, nie ma szans, ja tego nie odwołam, bo to jest Patrycja. I jak ja ją znam, to ona już się nastawiła na seks. No coś ty, już? Na którą się z nią umówiłeś? Tak za godzinkę. Już jest nastawiona? Przecież to nogi bolą w takim zgięciu czekać. Przecież to... O Jezu, kochany. To się wszystko na starość kiedyś odezwie. To młody człowiek to nawet nie wie, że ma stawy. Jezu, kochany. Także to nie da rady. Nie, no to w takiej sytuacji, no to co to za wybór? Nie, dobra, to jak nie możesz, to... Dobra, to jak nie możesz, to dla mnie to jeszcze lepiej. To jeszcze dla mnie to lepiej. Dobra, to nic się nie ma. To, tak byśmy poszli do tego urzędu, nic byśmy nie załatwili, tylko byśmy się nastali, a wiesz, co ja mam z tymi nogami, to jeszcze lepiej. Tak, to, no ale to trochę mi głupio, bo tylko ci dzień zmarnowałem. No co ty, nie, tak. Co ty, dla mnie to jeszcze lepiej. To wrócę do domu, o, słoiki z piwnicy powyciągam, pomyję. Dla mnie to jak seks. Jak zamknę oczy, to dla mnie jak seks, to te słoiki. A to na pewno, tak? Tak! Jak dzisiaj tych słoików nie pomyję, to nie wiem, kiedy się nastawiłem na te słoiki jak twoja wariatka. Także dla mnie to jeszcze lepiej, to nic się nie martw. To... Dobrze, tato, to chociaż ojca samochodem odwiozę. Tak. Nie! Co nie? Nigdzie mnie nie odwiozę! Nigdzie mnie nie odwóź! Pieniędzy masz za dużo, benzyna, taka droga. Od czego są autobusy? Od czego są autobusy? Tato, odwiozę. Pojadę sobie, może tego Menela spotkam, to... Dla mnie to jest ta, uwielbiam ten zapach tej mieszanki potu, moczu i wczorajszego alkoholu. Tato, przecież tam śmierdzi. No. To jest dla mnie zapach lata. Także ja sobie pojadę... Nie, nie, no nie ma w ogóle mowy. Odwożę cię samochodem, zemdlejesz tam, jeszcze ludziom kłopotu narobisz. O nie, tak to też nie. Nie, no. Nie.
No dobra, no to... No dobra, ale to wyjątkowo, to dzisiaj wyjątkowo. To dzisiaj wyjątkowo, no bo ludzie będą z pracy wracać, a wiesz, ja mam z tymi nogami, także to chodź mi odwiedzić, bo... A zaraz. Tato, bo ojciec tak ciągle powtarza, co ojciec ma właściwie z tymi nogami? Gówno cię to obchodzi, nic nie mam. Nic nie mam. To chodź, bo... A nie, tato, przepraszam. Nie, no nie, nie ma szans. Tato, przepraszam, ja zapomniałem, że nie odwiozę ojca, no. No nie może. No nie mogę. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Dla mnie to nawet lepiej, się przyjadę autobusem, postoję. Mnie te nogi bolą, bo ja za mało stoję. Postoję sobie w autobusie, potem słoiki na stojąco pomyję. Oj, o, jaki rarytas, tak. ale się wyleczę. Ha, ha. Super. Dobra, to... Nie, tato, nie mogę. Bo nie możesz, tak, bo... Nie mogę, bo ja zapomniałem, że już po alkoholu jestem. No, no. I o to chodzi. Tak, no, przed tą randką sobie drinka tak strzeliłem, na odwagę. A, no. Dobra, to jednego można, no, ale, ale nie więcej. A czemu? Nie więcej, czemu? Bo... Czemu? Bo nie ma dżemu, no czemu? Bo potem jak co do czego, no to wiesz, nagle się okaże, że jest orkiestra, nie ma dyrygenta. Tamta się naczekała na zginała się, a ty przychodzisz i mówisz, że nic z tego. Jak się tym kopytem wytresowanym, jak się huknie w łeb, będziesz miał za swoje. Dobra, to idę. Ty! A właśnie, chodź, bo jeszcze ważna sprawa jest taka, że no babcia ma urodziny, a jest trochę chora, wiesz? I no i pytała, czy Mariusz, czy byś nie wpadł, no bo cię chciała jeszcze zobaczyć. A bardzo jest chora? Nie, co ty tam? Znaczy, wiesz, 104 lata, no to też to nie jest, to nie jest podlotek, ale chora jakaś, to też się tam trochę z nosa cieknie, ale to wiesz, katar czy jakieś tam. I co, i tak pytała, czy bym nie wpadł? No wiesz, tam pytała, no, żeśmy jej lusterko takie przysunęli do buzi, bo już się wydawało, że jest po wszystkim, no to wzięła, zachuchała, no i tak jeszcze palcem napisała my, no to chyba o ciebie chodziło, że Mariusz, nie, bo chyba, że coś chciała z McDonalda, ale to wątpię, no bo już... A to tato? Zaraz, a to kiedy ona ma te urodziny? W sobotę, no jakbyś mógł, to byś wpadł. No. W sobotę? No fajnie, jak nie możesz, to jeszcze lepiej, ale może mogę. W sobotę mogę. Możesz! Mogę. Jezu, jak dobrze, tak, bo to powiem ci, to już jest końcówka. To już w tym tygodniu to miała wylew, zawał, udar, wszystko miała jeszcze. Na dwór wyszła, jak była ta wichura, jeszcze ją gałąź przygniotła. No, taki się konar urwał, wiesz, i prosto na nią spadł, ją przygniótł. Trzech nie mogliśmy tego ściągnąć, dopiero sąsiad traktorem to ściągnął, ale to też ten sęk jej po twarzy przyjechał, także to i nos urwało całe to, o Jezus, kochany, także, tak, ale fajnie, że możesz, to się ucieszy, znaczy już tam ledwo, twarzy nie ma, ale się ucieszy prawie. Nie, tato, zaraz, chwileczkę, bo my mamy jeszcze maj, a nie już czerwiec. Tak. No to nie mogę w sobotę, robotę mam. No i bardzo dobrze, dla mnie to jeszcze lepiej. Babcia też się ucieszy, że nie może stać, nie ma... Tak, tam bardzo dobrze, super się ułożyło. Oczywiście, jest robota, to najważniejsze. Tak jest, bo tam, też powiem ci, stary człowiek na głowie stanie, żeby tylko być w centrum zainteresowania, wiesz? Wszystko ta baba zrobi, żeby wokół niej tylko ludzie latali. Stara symulantka, wiesz, mi się zdaje, że ona tę gałąź to sama ścięła i na siebie wciągnęła, wiesz? Nikt nie widział, wzięła traktorem na siebie, naciągnęła, potem odepchnęła traktor nogą i wiesz, że niby tego, a to... tak jest to, wiesz, tam starych ludzi nie ma co żałować. Bardzo dobrze, że ciebie nie będzie, bo coś masz, no nie? Tak, no i to mam. Jest najważniejsze, no, robota, tak? Robota. Robota, no. Tak jest. Ludzie codziennie umierają, a dobra robota się trafia raz na jakiś czas. Więc warto to chuchać, dmuchać, żeby tego nie stracić. Super, no. Ale fajnie. Coś ważnego masz, no nie? Tak, no mamy w sobotę deadline. No i o to chodzi, to w ogóle, o czym jest rozmowa, jak masz, co to jest? Deadline, to jest z angielskiego ostateczny termin. O, babcia ma to samo. Jak się fajnie ułożyło, ty masz deadline, ona ma deadline, no to widać jest po obu stronach, dobra, super się, ale fajnie. Ale... Dla mnie to nawet lepiej. No, no. Dobrze, ale to babci to nie będzie przykro. A co? To ona tam ledwo ludzi rozpoznaje. Wezmę twój sweter na kiju i przez okno pomacham. Będzie głupia baba myślała, że to ty, no, bardziej z umarłymi już przebywa niż ze żywymi tam, wiesz. A to no, ale... Jeszcze byś się czymś zaraził od niej, no. No, no tak naprawdę straci wzrok. No. No i bardzo dobrze. Już się na ciebie napatrzyła, jak ci pieluchy zmieniała całe dzieciństwo dzień w dzień. Teraz też gówno zobaczy.
Piękna klamra, taka symboliczna, ale tato, wspaniale. Przy okazji będę to zobaczyć. To samo miałem powiedzieć. Nie ma pośpiechu, będą święta, czy kiedyś tam będziesz miał dzień wolny, to wpadniesz, tylko zadzwoń dzień wcześniej, to się pograbarza zadzwoni, żeby płytę odsunął, to sobie popatrzysz na nią, czy co tam jeszcze z niej zostanie. Dobra, ale fajnie się ułożyło. No to naprawdę, aż mi się uśmiech rozjaśnił twarz. Idę, lecę. Słoiki. Bo przetwory, matka ci kazała przekazać, żebyś tam jedzenie ci narobiła, że to sobie podgrzej na ciepło, zjedz to. Tak, i matka jeszcze mówiła, Jezus, 100 razy mi powtarzała, żebym bez tego nie wracał jeszcze za PKS-em, biegła ze 100 metrów, krzyczała, że brudne słoiki od ciebie wziął, bo nie ma w czym tych przetworów robić, bo to się pokończyły słoiki, wszystkie są u ciebie. To daj, ja wezmę, pomyję w domu od razu i tego. Ale no ja nie mam tych słoików, bo je wywaliłem. No wywaliłem, bo mi się nie chciało myć. Dla mnie to jeszcze lepiej. Bardzo dobrze się ułożyło. Też bym tak zrobił. Też, cholera. Nie mam, co ja jestem, chłopak na posyłki. Nie mam co robić, tylko słoiki wieś autobusem. A wiadomo, co ja mam z tymi nogami. Potem jeszcze będę mył te słoiki na stojąco. Co ja jestem, myjnia słoikowa jakaś? No ale przecież sam mówiłeś, że dla ciebie to lepsze niż... już seks. No to kilka słoików, tak, ale tyle to prostytucja, to... Super, że ja też bym te słoiki wszystkie wziął, wywalił. No je wywaliłeś, prawda? No, no tak. No i bardzo dobrze. Wszystkie? Super, dla mnie to jeszcze lepiej, ale fajnie, że ani jednego nie zostawiłeś. Tak, tam się pieprzyć z tymi słoikami brudnymi też. Dobra, ale fajnie. Czyli co? Babcia załatwiona, słoiki załatwione, ziemia załatwiona, wszystko tak jak chciałem. Lecę. Tato, no przepraszam cię. No nie chciałem cię zawieść. No co ty za głupoty opowiadasz? Właśnie chciałeś mnie zawieść. Ja powiedziałem, że dziękuję, pojadę autobusem, tak? Jednego drinka nie więcej, bo potem będzie orkiestra bez dyrygenta. To ci jeszcze raz mówię. Dobra, ale super, fajnie, ładne, masz mieszkanie. Dobra, lecę. Lecę. O Jezu, kochany. Co się dzieje? Nic. Tak się zastanawiam, czy zrobić 100 pompek, czy 100 przysiadów. O Jezu. Wszystko w porządku? Tak, oczywiście. Aha. Kozica śmiga do domu. Lecę. To lecę, słuchaj. Masło, że się... Aż mi się w głowie zakręciło, a chyba zemdleję. Masło, że się czegoś napić, nie wiem, gazowanego najlepiej. O, kola może być? Tak, najlepiej kola, bo tak się pełnie zakręciło. Ja to cię kolę... A nie, tato, przepraszam. Ja zapomniałem, że awaria jest windy, no ja zakupów nie zrobiłem, no nie mam nic gazowanego. Dla mnie to jeszcze lepiej. Tak, to bym się opił gazowanego, taki bąk nabąblowany bym jechał autobusem. Przecież kolą to się zardzewiałe śruby odkręca, a nie się ludzi poi kolą. Ale super, że nic nie masz do picia. Sobie wody z kranu weź, cokolwiek, żeby tylko usta zmoczyć. Nie, no to wodę to mam, no to już naprawdę, aż... A nie, tato, przepraszam. Ja zapomniałem, że jak oni tą windę naprawiali, to rury uszkodzili, dla no nie mnie to, dla mnie to jeszcze lepiej, Maria. Przecież ten chlor to trucizna, bym się otruł, tylko bardzo dobrze. O Jezu, jak dobrze. Z akwarium weź mi gąbki na mocz, w akwarium tylko usta sobie zmoczę, cokolwiek. Wywaliłem to akwarium, bo mi się nie chciało. Dla mnie to jeszcze lepiej, jak słoików nie umyj. Będziesz mył akwarium, dla mnie to jeszcze lepiej. Lecę, winda nie działa cały czas, tak? Nie działa. Super, się bałem, że naprawili, będę, ale sobie poskaczę po schodach, o jak dobrze. O Jezu, jak dobrze. Oj. Boże. Wiesz. Ojej. Telefon? Tak, telefon. Może babcia umarła i będzie spokój raz na zawsze. Nie, Patrycja. I żyje Patrycja? Nie, Patrycja dzwoni. A, o jest. Lepiej kręci. O, Patrycja, tak, dobrze, że... Słuchaj, to co, to gdzie się widzimy? Pod kino podjechać, czy do ciebie od razu? Aha, nie możesz dzisiaj. A jutro? Aha, też nie. Dla mnie to nawet lepiej. Bardzo dobrze się ułożyło. Bardzo dobrze. O, akwarium sobie umyję. Tak, bo miałem myć. Dla mnie to nawet lepiej. To tak, to się usłyszymy, tak. Przy okazji, no. Cześć. A matka mnie czasami straszy, że ty nie jesteś mój. Jurek? Kochani, wy tak na mnie patrzycie,
A ja w rzeczywistości wyglądam dużo lepiej niż w rzeczywistości. Także teraz na mnie nie patrzcie, dobrze? Lepiej zobaczcie sobie moje zdjęcie na Facebooku. Naprawdę. Słuchajcie, tam wyglądam super, no. A tutaj tak przyszłam bez Photoshopa. Zresztą możecie zapytać mojego męża, on wam powie to samo. No, chyba, że będzie miał te swoje trudne męskie dni. Na przykład jak się nażre na noc takich zimnych, mielonych z lodówki i mu rano brzuch wywali. No to powiem wam, wtedy jest źle. Wtedy tak siada, patrzy na mnie z takim kukizem i mówi tak. Kiedyś nie miałem nic. Mieszkałem w ciasnym, wynajmowanym mieszkaniu, ale co wieczór kochałem się z piękną 20-letnią dziewczyną. A teraz co? Teraz mam dom, drogi samochód i raz na ruski miesiąc sypiam ze starą, grubą babą. A ja mu mówię, kochanie, ty się nic nie martw, ja się tym zajmę. Ty tylko znajdź sobie piękną 20-letnią dziewczynę, a ja już się postaram, że znowu nie będziesz miał nic. Ale nie mogę narzekać, kochani, naprawdę. On w rzeczywistości jest dużo lepszy niż w rzeczywistości. No na pewno jest mądrzejszy. Przecież on by w rzeczywistości w życiu takich głupot nie powiedział, jakie czasami gada. Na przykład jemy obiad, nie? W sensie znowu tak zawiesza i mówi do mnie tak. Ja nie wiem, po co ty oglądasz te wszystkie swoje programy kulinarne, skoro potem i tak robisz schabowe. A ja mu na to, kochanie, a po co ty oglądasz pornosy? Pytam go jak człowieka, dlaczego ty nie możesz być taki jak twój ojciec, no? Twój ojciec nie pił, nie palił, nie uganiał się za kobietami. Chodził spać o 21, wstawał o 6 rano, a ten mi mówi, no tak, no ale jak wyszedł z więzienia, wszystko się zmieniło. Ale tak swoją drogą, to ja nie wiem, czy zauważyliście, że mężczyźni z wiekiem bardzo się do siebie upodabniają, prawda? No bo ja pamiętam, jak chodziłam do liceum, to każda z nas miała innego chłopaka. Jeden był blondyn, drugi brunet, trzeci jakiś rudy. A teraz wszyscy są łysi, grubi, siedzą przed telewizorami, piją piwo i oglądają mecze. Szczerze, tak naprawdę to najbardziej łysieje ten mój. Mówię wam, on ma tak, on ma tutaj łysę, a z tyłu ma takie boisko dla pcheł. Ale strasznie jest poważny na tym punkcie, nie da sobie nic powiedzieć. W ogóle już tak chodzi w bejsbolówce, zaczyna coś mówić o przeszczepie. Ja mu mówię, kochanie, chcesz robić przeszczep? Proszę bardzo. Tylko wiesz, ty uważaj, skąd ci te włosy będą brać, bo to trochę głupio będzie wyglądało, jak będziesz miał z tyłu prosto, a tu na czubku takie kręcone. Mój młodszy syn bardzo często mówi do mnie, wiesz co, mamo, jak ja dorosnę, to chcę być taki jak tatuś. A ja mu na to mówię, wiesz co, synku, to musisz wybrać albo jedno, albo drugie. Ale wiecie co, ten starszy też jest niezły. Przychodzi do mnie ostatnio i mówi do mnie tak, mamo, czy to prawda, że znaleźliście mnie w kapuście? A ja mówię, tak, synku, a przedwczoraj za garażem. No naprawdę za dużo pijesz jak na 15-latka. Pytam jak człowieka, synku, dlaczego ty tyle chlejesz? A on mi mówi, że alkohol pomaga mu nawiązywać kontakty. No to faktycznie, słuchajcie, nawiązał już kontakt tak, z Izbą Wytrzeźwień, z policją i z zorganizowaną przestępczością. Ale z dziewczynami też sobie radzi, nie powiem. Słuchajcie, 3 do domu ostatnio przeprowadził. 3 piękne, wysokie dziewczyny i do pokoju. Ja mówię, chwileczkę, synku, może przedstawisz mamusi, powiesz, kto to? Mówię, wiesz, mamo, to są moje koleżanki ze szkoły, jedna jest moją dziewczyną. Od razu wiedziałam, która. Mówię, tam w środku, tak? Mówi, skąd wiesz? Bo już mnie wkurwia. Ale nie mogę narzekać, naprawdę. Słuchajcie, w rzeczywistości to jest złote, kochane, dobre dziecko. No, on tylko się czasem tak zachowuje, jak taki skarlały menel. Moja teściowa twierdzi, że to dlatego, że ja go źle wychowuję. Ja mu mówię, ty swojego wychowałaś dobrze i zobacz, co z niego wyrosło. No to ja już wolę swojego wychować źle, to przynajmniej będę wiedziała, dlaczego z niego taki tłuk. A ta mi mówi, że ten jej, czyli teraz niestety mój, to kiedyś nie był taki. Nie, on się przy mnie taki zrobił, bo kto z kim przestaje, takim się staje. No to mnie, słuchajcie, już nosi i mówię do niej, wiesz co, życzę ci, stara wiedźmo, żebyś zachorowała na dwie choroby równocześnie, na Alzheimera i biegunkę. Ale ta jest dobra, słuchajcie, nie odpuszcza. Wiecie, co ona mi na to? A ja ci życzę, żeby to się stało u ciebie w domu. No, no to takie sobie życzenia składamy.
A potem normalnie dzielimy się opłatkiem, siadamy do stołu. Właśnie, kochani, a propos życzeń, bo ja niedługo będę miała urodziny. I pamiętam, że w zeszłym roku życzyliście mi wszystkiego najlepszego, powodzenia, pociechy z dzieci. No niestety nic się nie sprawdziło. Także w tym roku dajcie mi po prostu forsę. Czekam na nią od 2 godzin. Patrzę na zegarek, a tu kwadrans. Upływ czasu jak w filharmonii. Upływ czasu. Się najlepiej poznaje upływ czasu po piłkarzach. Kiedyś byli dorośli. Potem przez krótki moment byliśmy rówieśnikami. Teraz to tylko dzieciaki. Myślałem, będę kochał ją od dziś przez całe życie. I szliśmy przez marznący park w naiwnym tym zachwycie. Pamiętam, był ogromny mróz, ona zmarznięta taka. Oddałem jej swój ciepły but, wróciłem na bosaka. Czy to była prawda, czy chory zwit? I wszystko się przyśniło. Byliśmy młodzi, bracie mój, i o coś nam chodziło. Piliśmy z bandą całą noc, gubiąc rozsądek wszelki. Na koniec zostaliśmy dwaj i całe pół butelki. Ja swój kieliszek zamiast pić ukradkiem gdzieś wylałem. Ty swój dopiłeś, mówiąc mi, widziałem to, widziałem. Co widziałeś? Po prostu nie chciałem pić, no aj. Czy to była prawda, czy chory zwit? I wszystko się przyśniło. Byliśmy młodzi, bracie mój, i o coś nam chodziło. Ta sama ławka i ten sam park, i serca wydrapane pokryła farba z kartką, że jest świeżo malowane. To nic nie znaczy, przecież bo my ciągle jesteśmy młodzi i pokażemy światu znów, że wciąż nam o coś chodzi. Halo? No czekam tutaj na ciebie, u siebie tam, gdzie zwykle. A, w biurze musisz zostać dłużej. A po... Nie, jak się masz z żoną kłócić, to... Ja i tak miałem iść do domu. I pokażemy światu znów. I pokażemy światu znów. I pokażemy świat jest. Jeszcze się wykosztowałem, zegarek nowy, kwiaty. Na ciebie się wykosztowałem. Jak ty myślisz, lepiej być
Menelem czy milionerem? Odpowiedź jest niby oczywista, nie? W końcu milionerzy umierają wszyscy. A chorzy na tyfus? Tylko 63%. Brzuch mi rośnie. Gdzie? Tu. O kurde. Brzuch mi rośnie. No to weź się za siebie. Nie wiesz, co się robi? Robisz tak. Wstajesz o 6 rano, prysznic lodowaty. Potem wychodzisz z kanału i tak. Truchtobieg wzdłuż rury do elektrowni i z powrotem. Truchtobieg. Potem truchtomarsz od śmietnika do śmietnika. Potem posiłek. Czyli znajdujesz na śmietniku jogurt sojowy, wylizujesz, co tam jest i dalej tak. Truchtobieg znowu wzdłuż rury do elektrowni z powrotem, potem 100 razy podnosisz śmietnik, 100 razy robisz przysiad ze śmietnikiem, podciągasz się 100 razy na trzepaku, lodowata kąpiel i idziesz spać. I tak dzień, pół roku i jesteś gość. To niech sobie rośnie. Niech sobie rośnie. Przepraszam cię, bo tu muszę swoją sprawę załatwić. Luz. Tego się nie oszuka. A co to tutaj się dzieje? A co to za ptaszki tu się zagnieździły w tych krzakach? Co? Co ty z tą? Proszę okazać dokumenty. Chwileczkę, o co jesteśmy oskarżeni? Pan o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. No tak, ale ja niewinny. O nie. A pan o oddawanie moczu w miejscu publicznym. No. A nie zabierałem, oddawałem. Tak. Za darmo. Za darmo. To jest honorowy dawca moczu. Ludzie, czekoladę mu dajcie. Tak. Za to. Dobra. Wy się nazywacie? Nic nie powiem, dopóki nie skonsultuję się ze swoim adwokatem. A ja z lekarzem bądź farmaceutą. Proszę okazać dokumenty. Nie mamy. Przepadły. W powstaniu. W jakim powstaniu? Jak z trawy powstawałem, to mi wypadło. No to panowie powstańcy, idziemy do radiowozu. To idźcie. Daj łapę. Łapa. No idźcie, no. Idziemy, ale nie sami. Z Bogiem. A który chce pierwszy pał zarobić? Ludzie, co wy robicie? Ludzie, rozejrzyjcie się. Islam u wróta, wy braci chrześcijanów prześladujecie? Jak to wygląda? Biały Polak, białego Polaka? W biały dzień? Czarną pałą? Za uchodźców się weźcie. Pokemony łapcie. Albo okażecie dokumenty, albo kajdanki do pudła. No i dobrze. Nie złamiecie. A mury runą. Gdzie ty będziesz robił siku, jak mury runą? Pod drzewami. Przecież tamten wariat wszystkie wyciął. To będę jeździł na sikanie do Czech. O. Czyli co? Do pudła, tak? Tak. No a w pudle 48 godzin bez alkoholu. 48 godzin. 4 dni nie trzymam. Trzymaj to. Państwo policyjne. Stol dziół. No i masz. Za Tuska tak nie było. Czyli jak? Nie było takich napięć na linii rząd Menele. Ty. No. A propos kajdanek. Tak. Miałem z kajdankami do czynienia w trakcie aktu miłosnego z Marciniak Elżbieta. Jak było? Nie wytarmosiła jak dzik szyszkę. Która to ta Marciniak? Nie wiesz, która to jest? Przy fontannie siedzi tak. Różowe palto ma takie. Torby, słoiki takie nawalone tego wszystkiego. Co ma takie otwarte złamanie nogi pod kolanem, nie? To ta. No to ta, to ta. No to wiesz, która to jest. Wiem, która. Nie wiedziałem, że to kobieta. Ale ją wypatrzyłeś jak ruski snajper. Przepiękna kobieta, się w niej zakochałem.
Aż tak? Tak. No i? Perfumy jej kupiłem. Nie. Tak. I co, spodobały jej się? Chyba tak, bo całe wypiła naraz. Ty, a daj jej kwiaty, ciekawe czy zeżre. No ciekawe, tak. Ale ufaj, dane te dokumenty. Jakie to jest miejsce urodzenia? No jakie? No Wiedeń. No jaki Wiedeń? A jaki jest? W Australii, tak? Centralny. Dwójka z biologii, kapitanie Żbiku. Pokaż, pokaż, co nic tam pieprzy. O! Śledztwo przejęła komenda w Katowicach. Zeskanował dokumenty i powiedział. Wieluń! Wytropili mnie! Tak. Mogę nie pamiętać, bo jak się rodziłem, byłem bardzo mały. Tak. Ty, słuchaj tego. On, jak się urodził, normalnie był taki mały, że niektórzy myśleli, że to z powrotem plemnik wypadł. Rozumiesz? No. I podlazłem do okna, się zsunąłem po pępowinie i do sklepu. Tak. A ja się urodziłem jako 10-letnie dziecko. I od razu na rower z komunii pojechałem. Z uchodźcami też miałem do czynienia, jak mi się śniło, że jestem na plaży nudystów. Sobie śpię, a tu taki cuk mnie budzi, patrzę, leci uchodźca, chce zgwałcić polską kobietę. Nie. Tak. I co? W ostatniej chwili ją zasłoniłem własnym ciałem. W ostatniuszkiej chwili! Ostatnia chwila to możliwe. To... No. Ale tak nie wiem, tak szczelnie? To najszczelniej, jak się dało. A ten uchodźca odpuścił? Nie. Już był rozpędzony, nie? Jak z Afryki wystartował, to weź tu wyhamuj. Jak było? Znowu dziki szyszka. Kolego! Bo widzę, że tutaj są spisywane dokumenty, więc proszę wprowadzić korektę. Tak. Gdyż kolor oczu nie, że brązowe, tylko niech pan mi wpisze piwne. Piwne pan mu napisze. Piwne. Będzie bardziej zgodne z moimi zainteresowaniami. Dobrze. Pisze. Ludzki pan. No. I jeszcze jedną rzecz tu wpiszę. Jeszcze jedną. Mandacik. Nie. Tak, panowie. Tak, płacimy, panowie. Zlitujcie się, jemu dajcie, ale nade mną się zlitujcie. Ja zawsze głosowałem na PiS. Ja. Zawsze na PiS. Co ty gadasz? Chcę żyć, rozumiesz? Chcę żyć. A na pana prezesa to kocham jak odkręcane wino. Tak. Normalnie nie było lepszego premiera nigdy niż pani Straszydło. Tak. Mandacik 100 zł. 100 zł i 100 zł. Patrz, jak się państwo nami zainteresowało. Zostaliśmy objęci programem 100 minus. Ale zaraz państwo nam dało na dzieci pieniądze, nie na mandaty wasze. No. Tak, na dzieci? No raczej. A to ile wy macie tych dzieci? No czwórkę. A ja szóstkę. Ja lekką ręką dźwigam co miesiąc 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca. Mnie to z biedy wyratowało. Mnie na wino nie było stać, a teraz codziennie jest 0,7 z głośnie. No. Rozumiesz to? Dobra. A wy ile macie dzieci, Żbiki Borewicz? Ty ile masz? Ja jedno. Ja jedno. Taki wielki, tylko jednego wydusił. Spałować człowieka to łatwo, co? Jeszcze tak finezyjnie podjechać to już nie bardzo. Nie bardzo, nie? Już nie bardzo. A ty ile masz? No to w ogóle żadnego. Armatka jest, ale wodna, tak? Tak. Bardziej. No ludzie, co wy robicie? Łazicie po ulicy, gówno nie zarobek, jeszcze w mordę można dostać. No. Już do domu, do roboty. Tak. Do domu, do żony. Gryź orzechy, póki masz zęby, człowieku. Tak. To wszystko to tak łatwo powiedzieć, a to jeszcze trzeba żonę namówić. Ten będzie żonę namawiał. Negocjator. Ulotki jej zostaw za wycieraczką, ty. Od czego masz pistolet? Ręce do góry, majtki w dół, 500 na stół. Dobra, już tam pies was drapał. Tak jest, nawet dwa. Oczywiście. Dobra. Oddział, rozejść się. Ej, a jedno. Nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś...
Ty, uważaj. Będę miał na ciebie oko. Tak. No. Fajnie. Ty czy ja? Tobie powiedzieli, to się odegraj. Spieprzaj, dziadu! Bim! Chodź! Stój! Teraz to ja tylko czekam, żeby ona przyszła po to, żeby ją natychmiast rzucić. A potem przeżywać, jak w piosence, śpiewać z dna serca. Chociaż z piosenkami to jest tak, że nie sztuka śpiewać, jak się umie. Dzisiaj mija równo miesiąc, odkąd warkocz naszych losów rozplótł się na dwie osobne, smutne wstęgi cudzych włosów. Stoję w oknie zamyślony, zapatrzony w deszcz za szybą. Gramy słowic, a ja sobie mówię ni to, nucę ni to. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. Nikt nie będzie krzyczał z rana, ja już nie śpię, ty też wstawa, już jest siódma, płatki robię. Jeszcze wyśpisz się w grobie. Nikt nie będzie dzwonił w nocy, że się truje, że wyskoczy, że bez majtek stoi w oknie. Jak nie wrócę, to się potnie. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. Nikt nie będzie mnie zadręczał, pcha mnie za drzwi, potem klęczał, żebym nie szedł, potem płakał, potem miał na budyń smaka. Nagle wolta przed zbliżeniem, przedtem chciałam, teraz nie wiem, znowu wolta, chcę dziusia. Ale najpierw się wysiusiam. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. Nikt nie zagna mnie do łóżka, jak w wąsku żule, szybko, szybko, potem co ty sobie wyobrażasz? Ja nie jestem jakąś dziwką. Nikt nie wróci w pół do czwartej, papierochy, paf na ustach, z koleżanką grałam w karty. Kocham ciebie, daj całuska. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze. Jak jest dobrze na ciebie. Nikt na widok od pajączka nie dostanie apopleksji, potem będzie patrzeć w lustro, czy jak płaczę, to jest sexy. Nikt nie będzie mnie zamęczał, jaki to jest zdrowy pęczak, bo od dzisiaj wszystko eko. Seko z banka, eko mleko. Kościoła ciągną mnie, bo zło dookoła. Będzie wojna, będzie dżuma. A na tace proszę stuwa. Potem zmiana kościół, czyli przechowalnia pedofili. Potem Budda, potem Kryszna. Niesie kotka ze schroniska. Jak jest dobrze mi bez ciebie. Jak jest dobrze mi bez ciebie. Jak jest dobrze. Jak jest dobrze bez ciebie. Pośród różnych wtórnych rzeczy odnotujmy także i te, gdzie widziała w telewizji mecz, gdzie Real grał z Madrytem.
Już nie będzie też i tego jej braciszka pieprzniętego, który zawsze o 15 na parkingu myje mazdę. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. Jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze mi bez ciebie, jak jest dobrze bez ciebie. No i dobrze, nikt mi teraz nie przeszkadza, nie zawadza. Żyję w ciszy, żyję w bajzlu, sen, posiłki, kumple, praca. Chociaż gdy się budzę z kotem, budzi czasem się tęsknota. Myślę sobie, fajnie było, by się pozbyć też i kota. Na, 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 na. O, to dobre było. Kurde, dobre było, no. Przecież myśmy tak się fajnie bawili, no. Ja bilety kupiłem na wakacje. No, nie byle gdzie, do Władysławowa samego byśmy pojechali, no. W końcu wakacje, no to wiadomo, nie są z kolei też po to, żeby odpocząć. Tylko po to, żeby się umordować. Wiadomo, że najlepsze miejsce na namiot jest zawsze 10 metrów dalej. Maciek, stój, stój, stój. A dokąd ty idziesz z tą gazetką? A dokąd się idzie z gazetą? No to cię pytam właśnie. No do czytelni idę, gdzie mam iść? No po co ty w ogóle czytasz te głupoty? Chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Takie dziwne to? Może byś się zainteresował, co się w domu dzieje. Co się dzieje w domu? Wymyśliłam, dokąd pojedziemy na wakacje. O, dokąd? Do Bułgarii. Dobrze. Samochodem czy samolotem? Jak wolisz. No wiesz, no samochodem zawsze taniej. Dobrze. Sami czy z kimś? Może sami. Wiesz, może z kimś, bo to dobrze. Zawsze... Jezus Maria, Maciek, no jaka ty jesteś pierdoła. Na wszystko się zgadzasz. Bądź raz mężczyzną, miej swoje zdanie, zajmij jakieś stanowisko. Chcę jechać na wakacje do Władysławowa. Bułgaria i postanowione. Dziękuję. Ja tylko chcę ustalić, kogo bierzemy, no z kim pojedziemy. Może Bartek i Dagmara? Nie, no z Bartek i Dagmara. Dobrze. Ale to, nie zapytasz dlaczego? Nie zainteresujesz się? No zainteresuj się chociaż raz, bądź trochę ciekawski. Dlaczego Bartek i Dagmara nie wezmą udziału w naszej wakacyjnej eskapadzie do Bułgarii? No to ja ci powiem dlaczego, bo oni, proszę ciebie, są szurnięci. Wiesz, oni są jak ta para, co czekała na tramwaj. On na jedynkę, ona na trójkę, przyjechała trzynastka i oboje wsiedli. No, no bo on jest taki głupi. Co ona mu nie powie, no. To on się na wszystko zgadza. No jak debil jakiś. Ja nie wiem. Czy on siebie nie widzi? Czy on siebie nie widzi? Przecież ona go ciąga za sobą na smycz jak takiego zdechłego psa. Tak. A on się zgadza na wszystko, bo się jej boi. No. Czego się boi? No, że mu w nocy nie da. Czego mu nie da? Zapomniałeś. Nie zapomniałem, tylko nie pamiętam. No Maciek, no czego mu nie da? No weź ty się zastanów, no czego mu nie da? A tego, jest. O matko, ja bym się bał, jakby mi chciała dać. Idź. Przecież ona by miała orgazm, a ja wstrząs mózgu.
No nie wiem, czy by miała. Miała. Inne kobiety mają sposoby. Słuchaj, a może tak? Może Artur i Renata? Renata? No co ty, Renata się o wszystko obraża, o cokolwiek. O to, że poszliśmy na obiad, na nią nie zaczekaliśmy. Nie wiem, że ktoś na nią krzywo spojrzał. Pamiętasz, jak rok temu się na mnie obraziła? Za co? Bo jej powiedziałem, że ma mordę jak korkociąg. Co? I za to się obraziła, nie wierzę. Nie obraza. Miej, kobieto, trochę do siebie dystansu, hello. Szczególnie, że masz mordę jak korkocią. Co najmniej. Ty masz do siebie dystans. Ty się potrafisz z siebie śmiać. To jest wielka zaleta. No. Pamiętasz, jak ostatnio Mariusz powiedział o tobie, że masz dupę jak szafa trzydźwiowa? Jak się śmiałaś z tej dupy trzydźwiowej? Przecież, a jak jeszcze pokazywał, jak się drzwi rozsuwają, no to... A się zgięło ze śmiechu przecież. Kiedy? O mnie Mariusz tak powiedział? O mnie? Kiedy Mariusz tak powiedział? Ja nie pamiętam. No nie udawaj, no kiedy powiedział? No kiedy? Kiedy? No proszę cię, o mnie? A nie, to ciebie przy tym nie było. Tak. Znaczy nie. Znaczy byłaś, tylko stałaś na balkonie za taką szybą, nie? Myśmy na ciebie patrzyli. Czekaj, jak to było? Mariusz zażartował, że masz dupę jak szafa trzydźwiowa, a kto się z tego śmiał oprócz mnie? Dorota tak się z tego śmiała, przecież aż się zgięła ze śmiechu, aż się popłakała ze śmiechu z tej dupy szafy trzydźwiowej. O tak. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Mariusz powiedział, Dorota się... Ale fajnie. By mnie to męczyło całą noc. Najgorzej to sobie coś tak przypomnieć, tak nie wiesz co, tak prawie jesteś, ale tego. A przecież w internecie tego nie ma. Tajnie. Właśnie, weźmy na wakacje Mariusza i Dorotę. O tym dopiero pomyślałem teraz. Przecież super, Mariusz i Dorota na wakacje. Ty chyba oszalałeś. Co? A z jakiej racji? Absolutnie nie. Dlaczego? Bo nie. Ale dlaczego? Bo nie, bo powiedziałam nie i to ci powinno wystarczyć. Co ty taki ciekawski jesteś? No, dobra, od tego trzeba było zacząć. Krzysiek i Iwona. Krzysiek, ten chlor? Jaki chlor? Ten tylko byś siedział i chlał. No co ty mówisz? A ty razem z nim, Maciek. I co ci naleje, wszystko wypijesz, no. Normalnie nie wiem, szmatę ze zmywaka by wycisnął do kieliszka, powiedział pij, to byś wypił. Bez przesady, bądź... dobrze? Bez przesady. Bym dopił do połowy się zorientował. Raz tak było. Przypomnij sobie, jak byliśmy w Tanzanii. Taraz z widokiem na Kilimandżaro, a ten debil siedzi tyłem do tej góry, nawet na nią nie spojrzy, tylko chleje. Ja też tam byłem? Nie pamiętam żadnego Kilimandżaro. No bo tobie akurat ten debil zasłaniał. A, to dlatego tak się dziwiłem, co on ma na głowie taki lodowy czubek. Ja to... tak... Debil. Nie mów o nim debil. W końcu to mój najlepszy kolega z technikum, on i Tomek. O, Tomek, drugi debil. A ty trzeci. Einstein, Feinstein i Dreistein. Ale... taka trójca. Ale że co? Ten tak się napije, dostaje małpiego rozumu. Najpierw wszystkich kocha. Wszystkich chce całować. Tak. Potem bije, a potem sika, gdzie popadnie. To jest najgorsze. Co za chora mania. Po pijaku. Wszędzie, jest tylko to... nie do łazienki. No, albo ludziom do szafy, do butów. Do kredensu. Do walizy. Czy sobie przypomnij, jak ci nowy plecak zmarł? Piękny, czerwony plecak Polsport nowy. No to gorzej niż po kocie było. No kurde, nowy plecak. To dopiero rano po kanapkach poznałem, że coś się zjechało. I to niestety dokładnie po drugiej. Myślałem, że mi pomidor pękł, a to... ta świnia się zakradła i... to o nim nawet nie mówię, ale Iwona jest fajna. Iwona? Nie no, proszę cię. Iwona jest fajna. No. Iwona jest po prostu głupia. Jaka głupia? Wiesz, co chciała kupić w Rossmanie? Co? Płyn do płukania jamy intymnej. Jakieś pytania? A ty druga mądra. Zamiast się z niej śmiać, to jej wytłumacz, że od tego jest szczotka i pasta. Najprościej to usiąść i się śmiać, i się chichrać. Przynajmniej Iwona ma poczucie humoru. To
Pan, na pewno. No, taki mam poczucie, już tak mnie rozśmieszyłeś teraz. Jak ostatnio powiedziałem kawał, no to tak żeśmy się śmiali. Tak żeśmy się śmiali, no mało żeśmy z łóżka nie spadli. Dopiero ją tak... No śmiało, śmiało, opowiedz, co tak przerwałeś. Proszę, słucham, opowiedz. Z jakiego łóżka? Ty cały czas o tym? Przecież żartowałem, co ty się na żartach nie znasz? Ja nie wiem, Maciek, czy ty żartowałeś, bo już raz cię przyłapałam. Kiedy? Wtedy. Wtedy? Wtedy to nic nie było. Simu, no na własne oczy widziałam. Co widziałaś, co widziałaś? Co ty bardziej wierzysz własnym oczom, czy moim słowom? Maciek, bo ty też masz tych znajomych, samych takich debili umysłowo ułomnych. No, co jeden, to lepszy. Co? Masz umysłowo ułomnych znajomych. Kto ma umysłowo? Ty masz takich znajomych. Ja mam znajomych umysłowo ułomnych. Ty się otacza. Chyba ty masz profesorów znajomych. No, przepraszam. Noblistów masz znajomych. Rozszczepili atom siekierą. Obuchem. Kto tam taki mądry jest? Adam i Basia na przykład. Adam? Ten brudas? Z nim chcesz się jechać na pani Daszki Giżycko? Daj spokój, no jak tak można? Wytłumacz mi, jak tak można? 2 tygodnie non-stop, kolor ta sama koszulka z napisem Jacht Club Giżycko. No, no jak tak można? No, przecież pamiętasz, pod koniec to miał takie na plecach takie białe zacieki z soli. No. To taka staruszka za nim chodziła, bo Matkę Boską tam zobaczyła. To może Marek z Bożenką? Marek! Jechałeś z nim samochodem kiedyś? Nie. To się przejedź. Ja go wiozłem raz ze Szczecina do Zakopanego. On ma coś takiego, że czyta na głos wszystkie napisy przy drodze. Wszystkie napisy. Co ty powiesz? Łożyska, wały, wulkanizacja, oscypki, meble ze skóry, przewóz zwłok, mikrocystem. A pamiętasz w Juracie węgorz wędzony 300 metrów jak było? Węgorz wędzony 300 metrów. To się dziwił, ale długi węgorz. Pęczaku nagotował, gar cały, pamiętasz? Taki pęczaku gar cały nagotował. Gar cały pęczaku, bo źle sypnęło mu się. I to nie wyrzuci, bo trzeba zjeść, bo się zmarnuje. 2 tygodnie nas pęczakiem karmił, 2 tygodnie wszystkich karmił pęczakiem. Pamiętaj, przez okno żeśmy spieprzali, uciekaliśmy, żeby kartofli zjeść jak ludzie normalni, kartofli. No. My to jeszcze pół biedy, ale Bożenka biedna siedziała, płakała i jadła. No. Pod koniec to miała w oczach łzy i pęczak. Ty patrz, ale nic nie powiedziała. Nic. Chłop zarządził, baba siedzi cicho. I tego się uczy. A może Jacek? Jacek z Wieletna. Jacek, najmądrzejszy w całej wsi. Wszędzie był, wszystko widział, na wszystkim się zna najlepiej. Modelarstwo, budowlanka, tapicerstwo, zioła, nawozy, drony, wszystko wie najlepiej. Raz w mordę dostał, to nie wiedział dlaczego. Dlaczego? Źle to zinterpretowałeś. A ta wiola przez V? Nic jej się nie podoba. Zły hotel żeśmy wybrali. Pokój nie jest monochromatyczny. Jedzenie niedobre. Do morza daleko. Woda zimna. Na jeżowca wlazła. W Bałtyku na jeżowca wlazła. To sama zorganizuj wakacje, dziwko głupia, a nie jedziesz na wakacje i narzekasz tylko. No co ty się tak wzbudzasz? Co ty się tak wzbudzasz, Maciek? To na siebie lepiej popatrz. Co ty robisz? Jak ty się zachowujesz, jak się napijesz. Co robisz? Co? Idę spać, idę spać. Grzecznie idę spać. Nie rozrabiam. Ty pół biedy, wiesz, jak mi zaśniesz przy stole głową gwoździa, przybijesz pół biedy. Ale jak się zamkniesz w łazience i tak śpisz z gaciami przez północy, z gaciami w kostkach... Maria. To nie zaglądaj tam, to nie muzeum. Takiego mi wstydu przy malinjakach narobiłeś ostatnio, jakiego wstydu, jakiego wstydu? Wszystko tam wytarłem, wszystko tam wytarłem. No to ty myślisz, przez kratkę wszystko było widać. Przez sratkę było widać. Przez sratkę było widać. Było, ale przez sratkę. Było widać. A wiesz, dlaczego ja idę spać, jak się napiję? Wiesz dlaczego? Dlaczego? No ciebie nie mogę słuchać. Jak ty się nabąblujesz, jaka ty jesteś wesoła pani, jaka ty jesteś koleżanka. Chłopaki! Chłopaki! Kiedy? I jeszcze, kim bym była, jakbym w ciążę nie zaszła? Kim byś była? Kim byś była? Kierowniczką. Czego? Mleczarni z siadłym mlekiem. Nadajesz tę kierowniczkę. Z której strony? Dobra, Maciek, nie podoba ci się, proszę bardzo. Sama sobie pojadę na wakacje. Tak? Tak. Pojadę. Proszę, zobaczysz, pojadę sama albo z Bożenką. Ale tandem. Do Grecji. No. Jedź.
No pojadę. Jedź. Zobaczymy, jaką będziesz miał minę, jak zobaczysz, że do taksówki z walizką wsiadam. Co powiesz wtedy? Co ja powiem? Jedź pan! Co ja powiem? No, zobaczymy. Jeszcze będziesz szukał mnie po całym świecie. SMS-y będziesz słał, będziesz szukał mnie. Lecę za tobą karakalem. I tak pojadę. Jedź. Pojadę. No jedź. Pojadę. Uważaj na zakrętach. Za co? Za pieniądze. Czyje? Moje. Ty masz pieniądze. Skąd ty masz pieniądze? Ty masz pieniądze, jak z fontanny wyciągniesz. Ja tu jeden zarabiam w tej rodzinie, ja tu jeden pracuję. Ja się dzieckiem zajmuję, co to nie jest praca? 16-letni byk to jest dziecko? Co to jesteś, torreador? Dziecko sobie wymyśliła, bo się robić nie chce. Wiesz co, Maciek, ja cię nie rozumiem. Chodzisz wszystkim dookoła, mówisz, że się ze mną ożeniłeś dla pieniędzy. A co mam mówić? Wiesz co ci powiem? No. Ty sam jesteś jak dziecko, bo jesteś stary dziad, a jesteś od matki uzależniony, nieodpępowiony, kroku bez matki nie zrobisz. Musi być temat mamusia. Musi być temat mamusia. Musi być temat mamusia. W każdej sprawie konsultacji z mamusią, musi, to nie telefon do musi być temat mamusia, bo z tobą, to rozmowa jest jak koncert rockowy. Na początku nowe przeboje, potem stare hity. Musi być temat mamusia. Musi być temat mamusia. Żebym ci, koleżanko, twojej mamusi czegoś nie powiedział. Co ona tam trzyma w szufladzie? Przez przypadek zobaczyłem, jaka maszyna, ile to baterii żre w nocy się. Czy na ci nie, no bo ściana drży. Bo tamta boruje. Dentystka. Dobra, już, Maciek, już, nie kłóćmy się, no. Co, pękasz? Ja chyba żartujesz, nie pękam, tylko na wakacje jedziemy, tak? Jak się teraz wykłócimy, to co na wakacjach będziemy robić? Weź już, naprawdę, zgoda. Weź tę łapę, zabieraj. Ja do ciebie pierwsza rękę wyciągnęła. Żebyś tak pierwsza nogi wyciągnęła. To byś się ludzkości przysłużyła. O nie. To byś się przysłużyła ludzkości. Tego jeszcze pożałujesz. Jeszcze ci się przypomni. Nie wierzę. Ta już, ta ryczy. Ta ryczy w ogóle nagle z niczego. Nagle ryczy. Jakieś nogi wyciągnę, wiesz? Żebym coś powiedział. I się masz. Bo ten tusz jest za darmo. Weź się cała tym smeruj, z tym tuszem całym. Dobra, zgoda. I po co ci to było? Powiedz, po co ci to było? Zadowolony jesteś? Masz satysfakcję? Cieszysz się? Co masz mi teraz do powiedzenia? Co mi teraz powiesz? Co? Też masz te paluchy jak serdele? Normalnie jakbym trzymał pęto kiełbasa, nie ludzką rękę. Potrzymałeś pęto kiełbasy, brudasie jeden, i ręki nie umyłeś. Tak. Bo ty jest, ja przyuważyłam, Maciek, ty jesteś taki brudasty. Pójdziesz do toalety, wyjdziesz, nigdy ręki nie umyjesz. Jak nie umyję? I tą ręką taką brudną, taką lepką, osikaną, wszystko jesz tą rękę. Jak ręką osikaną? Nagram cię, widelce jak jesz ręką. Widelce, gdzie jest ręka, gdzie jest buzia? Widelce. Zawsze myję ręce. Chyba, że zapomnę. Ale tak to zawsze myję. Zawsze myję ręce! Weź ty się na siebie spójrz. Przyjdzie krytycznie sobie. Że co? Co to jest? To jest noga do chodzenia, to jeszcze jako tako, ale reszta to co to jest? To jest noga. Udo stopa. To jest noga, to jest przycisk do betonu. To jest dziadek do orzechów kokosowych. W Afryce się z tą nogą weź zatrudnij. Ale stopa zadbana, paznokieć pomalowana, a nie to co u ciebie taki czarny pazur i mi więcami parkiet rysuje. Zawsze myję nogi, chyba że zapomnę, ale tak zawsze myję. Idź. Przez sratkę było widać. Było widać. Jaka kultura. I w nogę. Jak zestrzelone samoloty. I Messerschmitt z nosa przyleciał.
Strzelaj, strzelaj, znęcaj się nade mną. Dobij mnie. Do grobu mnie wpędzisz. Proszę, może szczęśliwszy. Dobra, już. O nie, Maciek, myślisz, że powiesz, że dobra, jest sprawa załatwiona, tak? Nie ma tak, nie ma tak. Powiedziałeś jedno zdanie za dużo. Które? Zrób rachunek sumienia, to się następnym razem w język ugryziesz. O, o, o. Kultura. Przyjemnie, co? Nie, no ale weź, komara zabiłem tak naprawdę. Co? Nie, poważnie, serio, z ręką na sercu. Iwonie, Iwonie, bo się, no, nie, kurde, no był komar, leży tego, siedział, ci usiadł na tymby, ci całą krew wypił. Z szafy. O nie! Weź, Ewa, weź, 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 dobra, już, 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 stop, już, już, chodź, już, już, idź, już, idź, chodź, nie, chodź, nie, chodź, idź, chodź, nie, chodź, 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 osia, 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 osia. Lepiej brzuch wciągnął, bo to wstyd przed ludźmi na plaży się pokazać, jaki bebzon wywalisz. Bebzon. A co to za słowo jakieś ze wsi przytargane? Brzuch się mówi, a nie jakiś bebzon. No ty masz bebzon akurat. W ogóle się po polsku naucz mówić. Się mówi trzeba, a nie trzeba. Trzeba śmieci wyrzucić. I nigdy nie wyrzucasz. Jakbyś powiedziała trzeba, to bym wyrzucił. A trzeba, nie znam takiego słowa. Nie wiem, co mam zrobić z tymi śmieciami. Ja mówię trzeba? Nie, ja mówię zawsze trzeba. Ja wiem, a ty mówisz zobacz. Tak, nie, Maciek, nie. Nagram cię, kiedyś nigdy. Mówisz zobacz. Zobacz, zobacz, mówisz, zobacz, trzeba, trzeba, ja cię nagram. Zobacz, ja cię nagram, zobacz, właśnie, a nie ty mnie. Ja zobacz, cię nagram. Trzeba, zawsze. Bebzon. Kurwa! Się naucz gotować, nie kartofle i kartofle. Ludzie ryby jedzą, rozumiesz? Pęczak ludzie jedzą, a nie kartofle. Ale... dorsza, węgorze jedzą długie. Proszę bardzo, idź do mamusi, niech ci dorsza usmaży. Drugie okrążenie. Teraz mamusia, musi być teraz mamusia. Bo to jest zawsze jedną tak, rzecz, jedną rzecz, jedną rzecz. Ty pójdziesz do babki, jedną rzecz mi wyjaśni, efekty, jedną no. rzecz mi wyjaśni i będę wiedział wszystko. Jak to jest możliwe, że jak ja się nachodzę, to mnie w końcu odchodzenia nogi rozbolą. Ciebie od gadania szczęka nigdy nie rozboli gardło żadne. Co to? Gardło cię boli? A kupiłeś emskie? Przecież leżą przy stoliku. Nie do... leżą, lista była, napisałam, trzeba kupić emskie. Kupiłeś, nie kupiłeś. Sali ci zrobiłem, no to weź. Daj też trochę o siebie, no zawsze, przecież ja o wszystkim... Zawsze listę razy... zostawi. Po co ja się męczę, myślę, zapisuję. Dobra. I co, jedziemy na wakacje, tak? No ale chyba samolotem polecimy, wiesz? Bo tak jakoś tyle kilometrów się tłuc samochodem. Tak, gdzie to? Nie ma co dziadować. No. Z samochodem do Rumunii za 3 dni się jedzie. Do jakiej Rumunii? Do Bułgarii, a, Maciek. Tak, do Bułgarii. Jezu. I to zawsze tak jest. Ja powiedziałam dobra, do Bułgarii. Dobra, do Bułgarii. Już ty daj spokój. Do Rumunii, już dobra. Jezu, Rumunia, Bułgaria, Rumunia, Bułgaria. Myślałem, że się zjednoczyli. Że się zjednoczyli, myślałem. Tu cyganie, sztuczna granica. Dobrze, dobrze. Sami, nie? Sami powiedziałem. Chyba sami, wiesz, że głupio się przy ludziach kłócić. Po prostu wezmą potem dupę, cię obrabią, po co nam to, nie? Ty, ale zobacz. Ciekawa, ciekawa rzecz. Mamy tylu znajomych, nie? No. Tylu znajomych. A tylko my jesteśmy normalni. Rzeczywiście. Bardzo Państwu dziękujemy. Wspaniałe, cudowne, wzruszające chwile. Wydawało mi się, że ten numer był całkiem przyzwoity, ale jesteśmy gotowi przyjąć każdą krytykę. Natomiast powoli zbliżamy się do końca i
Znaczy, od samego początku zbliżałem się oczywiście do końca, no ale jesteśmy bliżej końca niż początku, dlatego czas na finałową piosenkę, ale zanim to się zdarzy, chciałbym Państwu złożyć najlepsze życzenia, bo nie wiem, kiedy się zobaczymy teraz. Wobec tego samych sukcesów, oczywiście zdrowia, szczęścia, to też się przydaje obwodnicy, czyli dokończenia obwodnicy, rozbudowy lotniska, to zawsze się też no, przyda parę samolotów więcej. No i oczywiście pomyślności. Pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Chociaż nie wiadomo, dlaczego te dwie rzeczy się rozdziela, bo przecież jak się pieprzy, to wszystko naraz. No i... Życzmy sobie oczywiście, żeby te dwie strony konfliktu się pogodziły, kiedyś zagrały obok siebie. Chodźcie, kochani, w tym czasie chodźcie. No i oczywiście pieniędzy, bo jak to mówią za pieniądze, to i ksiądz dobry. Proszę bardzo. Złodzieje i spółka, brzoza jedyna winna. Andrzej w Irlandii, Baśka w Holandii, w szpitalu nieczynna winna. Pot i wkurwienie, czy ślep na pienie, coś obiecali, czegoś nie dali. I jeszcze matą wrócił ze szkoły, z pałą, bo uczą go inne matoły. Weźcie się ludzie, jakoś przebudźcie, zamiast się wciąż zwierzęcać. Patrzeć na siebie, ścieklizną nakręcać, weźcie się ludzie, zluźcie. Ciągle ta hała, skarpety w sandałach, dresy, pryczesy, białe kozaki. Oraz do tego w kolorach flagi, gęba przedwcześnie skamiała. Oj nie, gęby tu wszystkie. A potem się dziwią, że nie w pałacu, ale na kacu, na grzybach w lesie. I taki wiesiek, przekrwione oko, jak mu coś spadnie, to chodził będzie, potykało to, a tego czegoś cap nie podniesie. Weźcie się ludzie, jakoś przebudźcie, zamiast się wciąż zwierzęcać. Patrzeć na siebie, ścieklizną nakręcać. Weźcie się ludzie, zluźcie. Weźcie się ludzie, jakoś przebudźcie, błysku dogrzebcie się w oczach. Jesteśmy moc, jesteśmy siła. Pania robocza, pania robocza. Drutem związane, sznurkiem złapane, jakoś trzyma i jakoś działa. Radio na gwoździu i bębni disco. Piwka, parada i wrócę wszystko. I tylko czasami, chwilami od święta, gdzieś na pachnącej igliwiem pasterce, zaryczy płaczem rozdarte serce, pijacko śpiewa na kolęda. Idziemy, wracamy i czegoś szukamy, klucza do tego życia całego. Ach, żeby raz być mądrym przed. Pędzimy tam gdzieś, gdzie w oddali. Światełko się pali, światełko majaczy. Co podły nasz los wytłumaczy. Szalo nowo być źle. Bardzo serdecznie wystąpi na Państwa kawalek moralnego niepokoju.
swoim najnowszym programie. Maj zaczyna się we wtorek. Dziękujemy. Przecież ja się różnych cytatów nauczyłem, żeby tak jakoś zainteresować sobą. Na przykład coś takiego, że nic nie jest dane raz na zawsze. Więc lepiej się nie przyzwyczajać. W końcu epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że skończyły się kamienie. Czy coś takiego, no? Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Jestem ojciec w chałupie? No halo, dzień dobry! Syn przyjechał! No idzie, tata, idzie! Gdzie się tam ojciec spodziewa? Co to? O! Dzień dobry, tato! Rewizyta, co? Dzień dobry, tato. No co, no dawno mnie tu nie było, no to przyjechałem, bo wielkie zmiany w moim życiu, no to proszę, niech ojciec pierwszy się dowie. Co to jest? A, bierze, tata czyta. Czekaj, bo kurde, śledzie jadłem wczoraj, a mi widelec zginął i... Dawaj. No. No i? No, dobra, uwaga. Tadam! No. Czekaj, teraz okularów nie mam, bo też mi wpadły za szafę. No ja widzę, no. Wiesz, jak się znajdę kąt, to normalnie mogę zegarki naprawiać. A, czekaj. Nyna i Mariusz mają zaszczyt... Ślub i przyjęcie weselne! Wreszcie, bo już myślałem, że się nie doczekam. Tak, tato, wreszcie. Tato. Ja i Günther chcemy zaprosić się na nasz ślub do Monachium. Gdzie? Do Monachium. A poczekaj, bo to nie jest Grażyna. Nie. Günther. A to nie jest męskie imię? No, bo to mężczyzna. No ale ty też. No, też. No to tu brakuje dwóch kobiet. Tato, jesteśmy tylko my, także... Takie buty! Oba lewe! I to ślub? A to nie wiem, to chcecie czy musicie? Tato, musimy. Musimy, bo się kochamy. No, to powiem ci, czegoś takiego w naszej rodzinie to jeszcze nie było. To był taki wujek Kazik, który miał drugą żonę, praktycznie bez cycków. No ale cała reszta hulała. A to zupełnie inne lodowisko. Czekaj, jeszcze się nie obudziłem, jeszcze cholera tych śledzi się obżarłem, jak głupi, jak foka jakaś. Czekaj. No co, no dorosły jesteś, to co ja ci powiem? No zrobisz co będziesz... Nie, jedną rzecz ci powiem. Widzisz tam tą lampkę? No, widzę. Świeci się? Świeci. Żeby taka lampka się świeciła, to musi być wtyczka i gniazdko. No wiadomo. Właśnie widzę, jak wiadomo. Jak są dwie wtyczki, to co najmniej korki wywali. No ale dobra, jak jesteś taki elektryk, wiesz, jak tam zrobić obejście, to rób, tylko tak myślę, kurde, jak tu się ubrać na to widowisko? Tak to bym garnitur założył, a tak nie wiem, trzeba jakieś leginsy? Wrotki, niewrotki, gogle, se takiego czuba strzelę różowego na głowie, żeby tam się w tłumie nie wyróżniać? No nie. Zaraz, tato. Jak to się ubrać? Normalnie. Tato, to będzie normalny, zwyczajny ślub.
No nie wiem, jak panna młoda stoi przy pisuarze, w jednej ręce trzyma spódnicę, w drugiej saksofon. Tak, 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 tak. Tak, 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 ale to. Tak, ale tato, to nie będzie przecież żadna parada równości, tylko skromna, rodzinna uroczystość. Gdzie to wszystko? W Monachium. Gdzie? W Niemczech. A, bo to pewnie parafia tego twojego Grażyna. Do spowiedzi tam iść wcześniej, żebyś ty kartkę miał od księdza, bo cię potem do komunii nie puszczą. Ja mieliśmy problemy. Ja miałem takie w 80. Ja wiem, tato. Tak, 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 tato, tylko znaczy... Tato, no chodzi o to, że to no nie będzie ślub kościelny, tylko cywilny. No tak! No. Co ja głupoty wygaduję, gdzie to kościoła z takim cyrkiem? Przecież jak panna młoda jest w ciąży, już się ksiądz krzywo patrzy, a co dopiero takie salto? Tak, a więc ślub będzie w urzędzie, a po ślubie, tato, zapraszamy wszystkich na takie, no, drobne przyjęcie do arabskiej restauracji. Jakiej? Do arabskiej. Idź. Idź, łeb utnął, to może w końcu zmądrzejesz. Co tam sobie do buzi wsadzić, to ci szyją wypadnie, takie będzie jedzenie. O. I to są w ogóle, tato, same stereotypy, no. Same stereotypy, tato. Nie wszyscy muzułmanie to terroryści. Ale wszyscy terroryści to muzułmanie. Ręka, noga, mózg na ścianie, tak się bawią muzułmanie. Nie mówię, że nasza religia jest bez zarzutu. Też tam czasem ministranta poobracają, ale to inna skala. No co cicho? Gdzie to jedno z drugim porównywać? Dobra, co tam ojcu zależy? No pójdzie sobie tata do arabskiej restauracji. Popróbuje o egzotycznych potraw. Shawarma, kebab, falafel. Mariusz! Ja dziękuję za te wszystkie arabskie majonezy. Dla mnie zabawa to jest na parkiecie, nie na kiblu. W domu wezmę sobie śledzia, nakroję do słoika. Akurat wszystkie pomyłem jak raz. Tam sobie ten słoik odkręcę, przycupnę, zjem jak taka myszka sobie zjem i gotowe. I nie naje się tata. To chlebem dociągnę. A na tę zabawę to niech się tata lepiej dobrze przygotuje, bo tańce będą. Ojciec zawsze taki pierwszy na parkiet. No to niech sobie tata weźmie jakieś, no, buty dobrze rozchodzone. Tańce będą? No jak? Jak u ludzi? Buty to akurat najmniejszy problem jest. Pytanie, z kim tam tańczyć? Będą tam jakieś kobiety? Czy coś na wzór? Czy tylko ci twoi koledzy w skórzanych majtkach i kagańcach? Od razu im powiedz, żeby na mnie nie liczyli. Żadnych wolnych nie tańczę. Ja to sobie wszystko przemyślałem, ja się paskiem tak ścisnę, tu se dziurkę zrobię. Tam się myśl nie prześlizgnie, co dopiero włosie na łapa. Majtki w wodzie święconej wymoczę, tylko dym pójdzie z czarnej łapy. Tato, co też ojciec za głupoty opowiada? Tato, będą kobiety, oczywiście, że będą, no... A, no to chociażby matka Gintera będzie na przykład. Będzie? No będzie. Na pewno? No na bank. Czy zasadzka? To są Niemcy. Dobra, jak będzie jego matka, to się wczepię w nią, jak rozbitek w belkę. Ty, a powiedz mi taką rzecz. No. Jak robimy z prezentem? Jak robimy z prezentem? Bo no, myślałem, że jak coś do czegoś dojdzie, to mam dla ciebie, dla was, odłożone na prezent żelazko. No. Żelazko. Prawie nieużywane, tylko musisz sobie tę duszę dokupić. No to gdzieś przepadło, chyba jak front przechodził. Czy to Ruscy, czy to Niemcy. A spytaj rodzinę tego twojego, czy gdzieś tam u nich nie leży. Może wzięli, rzucili, zapomnieli się kurzy i nie wiedzą, do czego to jest. I, ale myślę sobie, a może już macie żelazko, to powiedz, żeby się nie dublowało, coś innego wymyślę. Tato, właśnie w ogóle troszkę inaczej byśmy robili. Inaczej, właśnie no. Żadnych prezentów. Natomiast w czasie wesela będziemy zbierali na ratowanie ginącego gatunku małpy bonobo. Znaczy ja to żelazko bym wam kupił, dał. Ostatni raz, może postaram jeszcze ten prezent, bo ja nie znam tego gatunku małpy, co ty mówisz, bo u nas we wsi nikt tego nie trzyma.
A mi się zdaje, że no, te małpy to żelazka nie mają. No. Nie. A nawet jak mają, to co to takie jedno na takie stado? Przecież jedna wyprasuje, druga już pognieciona. Przecież jak to w lesie, zaczepię gałąź, złapię tak, mokrego, tak, spadnie, wybłoczony cały tak, bok tato, do prania tak, i gotowe. Tato, stop. Tato, prezent w ogóle nie jest ważny. Ważne to, żebyś ty był. Tato, będziesz. No nie rozmyślisz się. Nie, no ja to będę, no jak, mam ten, gdzie, no. Na ślub syna bym nie przyjechał. No. Przyjadę. W końcu co, no? Własne dziecko się kocha, jakie by ono nie było. Nawet takie. Za duży jesteś, usunąć się nie usunę. No gdzie takiego byka to? Kto by się tego podjął? Może w Czechach. Ale to też to. Jechać, wracać, a wiesz, co ja mam z tymi nogami. Ty, powiedz mi inną rzecz na koniec, bo to mnie zawsze ciekawiło. Jak to się stało? Bo na początku żeś biegał po podwórku z innymi chłopakami, żeście grali w piłkę, w kapsle, żeście po drzewach skakali. Kiedy ta wajcha ci przeskoczyła? No ale co, tato? Nie pamiętasz, jak było przez co? Przez całe moje dzieciństwo to... Ty w robocie, a mnie wychowywała matka, babka, ciotka. No tak, można się do kobiet zniechęcić. Ale aż tak się mścić, to też ajej. Dobra, jest jak jest, nic nie wymyślimy. Chociaż no inaczej to sobie wyobrażałem. No ja wiem, tato, no też wiem. No. Szkoda, że tych wnuków nie będzie, bo przecież zawsze na to najbardziej czekałeś. Nic nie jest powiedziane. Może ty, może on. Próbujcie! Ile to razy? 30 ma, tato. No, teraz przyjdzie, teraz wszystkie knajpy będą pozamykane. No i co teraz? Nic nie można zrobić, tylko trzeba usiąść przed telewizorem. Człowiek dawno temu wymyślił telewizję, ale mam czasem wrażenie, że nie wymyślił do tej pory, co w niej pokazywać. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym teleturnieju, wielkim teście wiedzy o wszystkim. Na początek kawał. Otóż był pewien facet, który no, uwielbiał elektroniczne gadżety, kochał iPhony, tablety, laptopy. To właśnie jeden z tych, którzy stoją w nocy przed sklepem, żeby kupić nowy model iPhone'a. Nocuje tam, w końcu ma, kupił ten nowy model, cieszy się nim jak dziecko, gra cały dzień, przewraca te wszystkie ikony, ściąga aplikacje, no cieszy się jak wariat, ale trudno, trzeba było w końcu pójść do pracy, więc wsadził ten telefon do kieszeni, wsiadł do samochodu, usiadł, nagle coś z tyłu chrupnęło. On zastygł. I w końcu mówi sam do siebie: Boże, spraw, żeby to był kręgosłup. Chodźcie, kochani. Dzisiaj wielki finał wiedzy, testu wiedzy o wszystkim, a skoro wielki finał, to w naszym teście... Nie mówi się teście, tylko teściowie. To w naszym teściowie... Witam finalistów. Jest z nami Magda oraz Mikołaj. Magda przyjechała do nas skąd? Szprotawa! Proszę? Szprotawa! Nie, ale nie pytam jaka jesteś, tylko skąd przyjechałaś? Ze Szprotawy. A ta, dalej swoje. I Mikołaj. Mikołaj przyjechał do nas skąd? Z targów. Ty nie chodziłeś na Samarytanki do podstawówki na targówku? Tak. Jaszczuk! Gdybak! Jaszczuk! Gdybak! Kurde, pamiętasz, w czwartej klasie żeś do nas doszedł? Tak. Dziewczynę ci poderwałem wtedy na dyskotece, ale żeś się sprajeżył wtedy. Jezu, ty głupaku. Kurde, no Jaszczuk! Tak, w czwartej klasie żeś do nas doszedł, pamiętasz? Kolega, w czwartej klasie, byliśmy w czwartej klasie. I ty żeś doszedł? Tak. Potem ja byłem w piątej, ty w czwartej, a w szóstej, ty w czwartej. Tam w siódmej, w ósmej, ty czwartej. Co się potem z tobą działo? Z czwartej klasy mnie wzięli do wojska.
No i kurde, Jasiu. No, gdybak. Dobrze, pobawiliśmy, znaczy, powspominaliśmy, teraz się pobawimy. Zaczynamy. Na początek kategoria, jak wiesz, to odpowiedz. Magda, pytanie do ciebie brzmi. Ma to z przodu słoń. Trąba. Trąba, wspaniale, znakomicie. I punkt dla Magdy i Mikołaj. Jak się nazywa encyklika papieska z 1985 roku? Może być po łacinie, nie musi. Nie wiem. Skąd normalny człowiek ma takie rzeczy wiedzieć? To było w piątej klasie. No, pierwsze koty za płoty. Przed nami konkurencja o nazwie Guzik. O co tu chodzi? Ja czytam pytanie, a kto pierwszy zna odpowiedź, ten wciska guzik. Jeden z izotopów wodoru? Tak jest. Punkt dla Magdy i następna kategoria. Zaraz, a gdzie jest odpowiedź? Co? Odpowiedź jaka jest? A nie trzeba było. Jaka odpowiedź? No jak tamten odpowiedź nie była wymagana. No trzeba słuchać ze zrozumieniem, nie trzeba było odpowiedzieć. Odpowiedź nie była wymagana, wygrywał ten, kto pierwszy nacisnął guzik, zrobiła to Magda. Teraz kategoria guzik i odpowiedź. O coś takiego ci chodziło. Tak, 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 właśnie tak, tak. Ja tak. Czytam pytanie, a kto pierwszy... Rozumiesz wszystko tak, do tej pory? Ja czytam pytanie, jak to pierwszy zna odpowiedź, ten wciska guzik i co robi? Odpowiada. Tak jest. Dlaczego Batman ma zawsze piątkę z WF-u? Dlaczego? Bo ma zawsze strój. Tak jest, punkt dla Magdy. Następna kategoria. Tak, może zaraz, bo... Może Batman ma strój, ale ja nie mam guzika. No to jest guzik. Jak nie masz? Tu jest. Jak to jest guzik. To jest wspólny. Jak wspólny tam będę latał? No tu nie ma nic takiego. No ale ja mam obcasy. Ktoś musi mieć dalej. A ja mam majtki ciasne, no daj spokój, no. Nie, to musi być powtórzone, Jaszczuk, konkurencja z guzikiem, dobra, inaczej Magda, nie potem. Przepraszam cię, głupiemu się ustępuję. Cześć. No, tak. Zadowolony? Tak. Ale nie aż tak. Proszę, Magda. I powtarzamy konkurencję. Kto ma zawsze piątkę z WF-u, bo zawsze ma strój? Kto? Batman, tak jest. Znowu punkt na Magdę. Guzik mi nie działa. Co? Nie działa mi guzik. Guzik mi nie działa, no. Kurde, najpierw źle, bo nie ma guzika, teraz źle, bo nie działa. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u czego? O spódnicy. Tak jest. Punkt na Magdę. Następna kategoria to warzywa. Magda, zacznijmy tym razem od ciebie. Długi zielony. Ogórek. Fioletowy do barszczu. Burak. W parze z grochem. Kapusta? Czerwony i... A może coś dla mnie jak takie łatwe idzie, tak? Dla mnie coś dasz. O dobra, no. Przepraszam, bo tak się... No, rzeczywiście. Warzywa. Czerwony i okrągły? Pomidor. Przykro mi, uśmiechnąłeś się. A więc bez punktu może teraz. Kategoria język polski. Magda. Jaka jest pierwsza litera alfabetu? Wersja A, A, wersja B, B czy wersja C, C? A. Tak jest. Tylko ta sama kategoria, żeby było ta sama... Oczywiście. No. Oczywiście. Tak. Mikołaj. Jaka jest druga litera alfabetu? Wersja B, A, nie, A, wer, e, A, wersja B, C, A, nie, A, B, A, C, B, A, B, A, B, A, B, C, B, A, C, B, A, A, B, C, B, A, 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 B, 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 C, C, wersja A, B, C... Jaka jest twoja odpowiedź? Normalnie bym wiedział. Można powtórzyć pytanie? Jaka jest twoja odpowiedź? Jest pod koniec alfabetu. Chodziło o by. Chodziłoby. Teraz ręcznościowa kategoria, kategoria alfabet. Proste zasady, kto szybciej powie alfabet. Uwaga, czas, start. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L... Alfabet! I kolejna kategoria... Jasiu, co ty odstawiasz za lipę? Co, za tą dziewczynę się mścisz? Jaką dziewczynę? Czy to herbaty się tylko z nią napiłem, przecież proszę nic nie było, ale człowiek! Ale co mnie to obchodzi? Mnie... Zazdrosny może... Co? Dobra, Di, jak coś masz do mnie, to powiedz! Proszę bardzo. Powiedz czemu świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
I teraz kategoria muzyka. Kto dośpiewał? Michał Wiśniewski to śpiewał. Michał Wiśniewski. Kto dośpiewał? Pan. Ja! Ja śpiewałem, tutaj stałem. Ja tu śpiewałem, Jaszczuk. Jaszczuk to śpiewał. Stoję pół metra od ciebie, jak mam ci jeszcze podpowiedzieć? Jak? Sport. Sport. Kategoria sport. Magda, jak nazywał się autor słynnego gestu na olimpiadzie w Moskwie? A mogę prosić o jakąś podpowiedź? Jakąś podpowiedź. Pierwsze litery to koza. Kozakiewicz. Tak jest, brawo. Brawo, Magda. Może pamiętasz imię? No i dobrze, nie trzeba wcale. A może pamiętasz dyscyplinę? Skok przez tyczkę. Tak o, tyczkę, tak. Jak przez tyczkę? No, no, jak przez tyczkę? Jezus Maria, wielkie halo. Przez tyczkę, no. Przez poprzeczkę, poprzeczką przez tyczkę. Ważne, że skoczy. To skocz, zobaczysz, jaka jest różnica. Przez ty, teraz tyczkę. No. Mikołaj. Tak. Jak się nazywał triumfator biegu narciarskiego? No. Na 15 kilometrów. No. Na olimpiadzie wy. No właśnie. Patrz, tego nie umiem wymówić, bo... Widzisz? Widzę, a to nie ma znaczenia dużego. Też tak mi się wydaje. No i w sumie to też bez znaczenia, ale w 1980 roku. Jak się nazywał triumfator tego biegu? Może jakaś podpowiedź? Triumfator to inaczej zwycięzca. Ten, który pierwszy przekroczył, rozumiesz? Pierwszy przekroczył metę, a potem za nim wszyscy. A reszta za nim, tak jest. Tak. Jak się nazywał triumfator tego biegu? Ten to pierwszy przyleciał, tak? Tak, Wasberg. Chwileczkę, bo to nie jest pełna odpowiedź, bo Wasbergów jest jak psów. To tak jak u nas Kowalski, ale... imię? Stefan. To jest Stepchan. Ale to jest... po szwedzku się czyta się Stefan, nie czyta się tylko Stefan. Narodowość? Szwed, mówiłem ci. Ze Sztokholmu. O to nie pytałem. A czemu mówię? Ze Sztokholmu. Mieszka w Sztokholmie? To jest prawy błąd. Szwed. Nie pytałem z jakiego miasta. Z jakiej dzielnicy? Siudlungsgata. Dobra, już się otóż. Na Johannstrasse mieszka na... Zamknij mordę. Na trzecim piętrze mieszka przy takiej... Siedzi hop! Przy szczypie na... Siedzi po prawej stronie. Jaki czas? Czas. Może się pomylić. Nie może się pomylić właśnie. Jaki czas? 53 minuty, 16 sekund, 17 setnych. Skąd ty to wszystko wiesz? Strzelałem. Drugie imię ojca chrzestnego? Olaf! Lars! Ach! Lars! Ach! Bez punktu. Ty się w ogóle nie interesujesz sportem. A więc 500-0 prowadzi Magda, ale jeszcze, Mikołaj, uważaj, możesz się odkuć. Seria krótkich pytań. Kto to jest? Myli się tylko raz. Saper, myli się tylko raz, saper. Nie. Brudasy. Brudasy, myli się tylko raz i brudni poszli spać. Myślałem, że saper. Saper tak się jest mył. Saper się mył, cicho. Magda, powiedz mi, gdzie mieszkają łosie? Na osiedlu. No kurwa, na osiedlu mieszkają łosie. No. Uważaj, w samolocie lecą trzy osoby. Rozumiesz do tej pory wszystko? Tak, już. Nagle wszyscy na raz wyskoczyli. Jak coś nie wiesz, to pytaj. Dobra. Marynarz, tak. Dozorca i baba z tobą. Tak. Pytanie brzmi, kto był pierwszy na ziemi? Marynarz. Dozorca. Baba z tobą. Wszyscy razem się szczepili. Ludzka kula, wielka burza. Pierwszy na ziemi byli kto? Adam i Ewa. No nie, no. Ale nie lecieli w samolocie. Nie, już byli na dole. Już byli na dole i wreszcie finałowa konkurencja, to ponownie konkurrencja guzik i odpowiedź. A jak guzik i odpowiedź, jak mi guzik nie działa? Jak nie działa? Normalnie nie działa, no. Słucham. Co słucham? Wcisnąłeś guzik, to znaczy, że znasz odpowiedź, no to ja słucham. Może znam, a jakie jest pytanie? Strzelaj. Goryl. Szympans.
Wszystko jasne, wszystko jasne. A jaka była kategoria? To co? Jaka to była kategoria? Wymień dowolną małpę. A więc wygrywa małpa. Proszę Magda, oczywiście. I czas na nagrody. Nagrody, ale nagrody, ja nagrody. Nie, poczekaj. Druga nagroda to też nie byle co, chociaż zdobyłeś 0 punktów, to jednak zdobywca drugiego miejsca też otrzymuje nagrodę. Naprawdę? Jest to nie byle jaka nagroda. Oto ona. Kluczyki do Mercedesa! Kurde, dzięki! Jaszuk, dziękuję. No nie na poznajomości. Dziękuję ci bardzo. Gratulacje, gratulacje. Emocje sięgają zenitu. Teraz nagroda główna. Magda, to dla ciebie. Nagroda główna to również kluczyki do Mercedesa i Mercedes! Chodź go pokazać. Jaszuk! Panie, przepraszam, przepraszam za spóźnienie, coś mi wypadło. Jeszcze trwa? Już się skończyło. O, co robimy? Zapraszam cię na wino. Super. Proszę bardzo, to dla ciebie misio. Misio, jaki słodki. To znaczy, że się nie gniewasz. Nie wiem, co musiałabyś zrobić, żebym się na ciebie pogniewał. Super. To co? To co? Tak na wino, to wezmę moich braci. Chłopaki, chodźcie, idziemy na wino. My za wino dziękujemy. Poprosimy wódkę, szwagier. Proszę Państwa, przepraszam bardzo. Proszę bardzo, ale otrzymałem właśnie informację, że mamy w tym momencie bezpośrednie połączenie z niezwykle wprost ważnym budynkiem. Z samym Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Drodzy Państwo, pan prezydent Andrzej Duda ma do Państwa kilka słów. Witam Państwa. Tak się składa, że chciałem objąć honorowym patronatem ten występ. Ale za późno mi powiedzieli, że jest. Wobec tego już tylko wspierając polską kulturę, zachęcam do kupna płyt DVD Kabaretu Moralnego Niepokoju. Za kilka chwil zespół spotka się z Państwem, żeby je podpisać. Bo ja, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zawsze będę niezłomnie stał na straży... Już, Andrzej, było dobrze. Pożegnaj się.